Witamy na kolejnej sesji Zewu. Spokojny wieczór toczy się leniwie w londyńskich domach, na londyńskich przedmieściach. Dobiega późna pora i czwórka gości wraca do swoich domów, mieszkań, aby odpocząć po ciężkim, męczącym dniu. Logan, z kim wracałeś do... Wracałeś sam, czy wracałeś z Edwardem, czy... Ja wracałem sam. Okej. Ja wracałem sam. Wracasz sam i to jest świetny moment. Ta samotna podróż na refleksję. Patrzony w drogę, myśli troszeczkę odpływają. Jakie są twoje myśli, emocje towarzyszące Loganowi dotyczące tego, co zdarzyło się dzisiejszego wieczoru, a zapoczątkowane zostało przez list parę dni wcześniej, przez śmierć Jacoba i to, co się właśnie ostatnio wydarzyło? Oczywiście po tym, jak Logan dostał list, objął go niesamowity smutek i taka gorycz straty osoby dla niego bardzo ważnej, która wyciągnęła go z momentu najcięższego do tej pory w życiu Logana. I było to też dla Logana przede wszystkim zaskakujące. Nie spodziewał się śmierci tej osoby w tym czasie. Ale... to, co się dowiedział, morderstwo prawdopodobnie, to by faktycznie rozwiązało kwestię wczesnej śmierci, ale kto by chciał go zabić? Przecież Jacob nie miał wrogów. Kto mógłby się na niego rzucić, targnąć się na jego życie, więc aktualnie jest to faktycznie smutek, mimo że pokazywanie tego nie jest odpowiednie, nieodpowiednim zachowaniem w Anglii, to trochę... mimo wszystko wychodzi to z Logana oraz chęć dowiedzenia się prawdy, co się tak naprawdę stało i w co Jacob się tak naprawdę wpakował. Wracasz w ten sposób do domu, rozbierasz się, dokonujesz wieczornej toalety. Czy będziesz chciał jeszcze coś zrobić przed pójściem spać? Na pewno zmierzy poziom cukru, zakłada, że będzie dobry, jeśli nie, no to zareaguje w to odpowiedni sposób i dopiero uda się do łóżka. Myślę, że jest po takim dniu, pełnym emocji, gdzie nie do końca był czas na jedzenie, może być za niski. To wtedy uda się do lodówki, ma tam przygotowane po prostu pożywienie na taką okazję. Coś małego, słodszego, zawierającego większą ilość cukru. Zje i dopiero uda się do łóżka. Okej. W takim razie, Jane, jak ty wracałaś do siebie, do swojego lokum? W sumie dobre pytanie. Ale pewnie skorzystałam z jakiejś taksówki. Tak, raczej to była taksówka, bo już było dosyć późno, a zależało mi na tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu, do szeryfa. Siedzisz na tylnym siedzeniu w taksówki i za oknem mija ci miasto, które powoli układa się do snu. Z ciemności wychodzą ludzie, którzy dni przesypiają albo unikają ich światła, aby grasować. Chyba dobre określenie. Na ludzi dnia. Jakie są twoje myśli, odczucia, emocje po tym, czego się dowiedziałaś ostatnio kiedy dowiedziałaś się o śmierci Jacoba? Jak teraz czuje się Jane po tym wszystkim? Śmierć Jacoba bardzo wpłynęła na Jane. Dosłownie jakby pękło mi serce, bo Jacob był trochę jak członkiem rodziny. był bardzo bliski i to, co dla niej zrobił, tak naprawdę stworzył ją, stworzył to, kim jest. Domyślam się, że nigdy nie osiągnęłabym tego bez jego pomocy, a to był naprawdę bardzo dobry człowiek, więc po prostu bardzo jest przykro, mi jest, jestem załamana, ale gdy usłyszałam, że to mogło być morderstwo, to ten cały smutek przykrywa trochę, nawet nie złość, to już jest wściekłość. To jest taka zawzięta wściekłość, że ktoś miał czelność skrzywdzić tak dobrego człowieka, jakim był Jacob. I jeszcze, jeżeli w to wszystko był jakoś wmieszany Robinson, to naprawdę doprowadza do furii. Mijając miasto powoli, dostrzegasz w końcu końcowy podjazd twojej kamienicy, w której wynajmujesz mieszkanie albo posiadasz. Uiszczasz opłatę, pewnie niewielką, albo ile jakąś musisz, bo być może po prostu ktoś od Campbellów zapłacił za ciebie w ramach podziękowania za pomoc. Udajesz się do swojego lokum, czy będziesz jeszcze coś zrobić tego wieczoru przed pójściem spać? Wyjść z psem. Wita cię, otwierasz drzwi do swojego mieszkania, wita cię radośnie twój najlepszy przyjaciel, jakby próbując swoją obecnością, swoją iskierką oddania rozwiać to, co cię trapi, świetnie wyczuwa twoje emocje i bardzo pociesznie łasi się przy twoich nogach, żeby poczochrać go. Tak, Perw jest tym zdecydowanie lepszy niż ja. Oczywiście drapię go za uchem, daję jakiś przysmak i w sumie dziękuję w duchu za to, że mam kogoś takiego jak on. I pewnie będę spała z nim, w sensie, że pozwolę mu spać przy mnie, bo potrzebuję tego takiego ciepła. Okej. W takim razie zaraz wychodzisz na spacer, a później faktycznie lądujesz w łóżku ze swoim psem, przytulając się w niego i czując jego przyjemne, bliskie ciepło. Edwardzie, jak wracasz do swojego lokum? Do swojego lokum ogólnie nie wracam. Tutaj wracam do rodziców, do ich rezydencji. Pewnie z racji na okoliczności wybiorę się tam po prostu spacerem. Poczekam na każdego, kto odjeżdża samochodem, oczywiście odprowadzając. Bądź jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał, to odprowadzę. Natomiast ogólnie docelowo będę wracał powolnym, spokojnym spacerem, gdyż nie za bardzo mi się spieszy do rodzinnego domu, byleby tylko tam przenocować, przywitać się ogólnie z mamą, no i rano, czekając na Logana, wyruszyć do Cambridge. Spacer to świetna okazja, żeby pomyśleć o pewnych rzeczach. Wieczór jest dość chłodny, to już wrzesień, połowa. Więc o ile dni są jeszcze przyjemnie ciepłe, to wieczorem delikatny chłód dotyka cię i przypomina dotkliwie o tym, co stało się z Jacobem. Zresztą ta cała sytuacja na pewno gdzieś cały czas znajduje się w twojej głowie. Jakie emocje towarzyszą Edwardowi po tym wszystkim w drodze do domu? O czym rozmyśla? Zdecydowanie wszystko to chodzi mi po głowie. Stawiam wysoko kołnierz, by trochę osłonić się od tego kąśliwego wiatru, czując zapach miasta, który tak dobrze znam, wychowałem się tutaj. I przypominam sobie w tej chwili w sumie ten moment, kiedy otrzymałem list, informację o panu Campbellu, o Jacobie. Na początku myślałem, że to może żart, a może jakiś błyskotliwy pomysł, na który wpadł, żeby sprosić wszystkich ludzi. Nie chciałem uwierzyć w to, co się stało. Zdecydowanie gdzieś tam była nadzieja, że jak tutaj przyjadę, to tu się okaże coś innego, że może to była jakaś zapowiedź jego kolejnej wyprawy, czy jakaś inna pasująca do niego rewelacja. Spodziewałem się tego, tak, po nim zdecydowanie. Nie spodziewałem się, że to, co było napisane, było prawdą. Gdy tutaj przybyłem na pogrzeb, no cóż, ciężko, bardzo ciężko, mimo że uśmiechem, brakiem obycia społecznego starałem się nadrabiać i robić dobrą minę do złej gry. Tak naprawdę to, co powiedziała Izabela, to co zasugerowała, że to nie była naturalna śmierć, że coś się za tym kryje, że jest jakaś tajemnica, to był chyba dla mnie trochę ratunek. Tak. To było coś, w czym mogłem się odnaleźć, swego rodzaju przygoda, niczym z książek, co sprawiło, że mój umysł odpoczął. Jakby cała ta sytuacja od momentu rozmowy po stypie, jak później odwiedziny w rezydencji Campbelli, to był oddech, którego potrzebowałem, by pozbierać się, by pogodzić się z tą stratą. Stratą tak naprawdę przyjaciela, kogoś, kto przypominał mi kogoś z mojej przyszłości, mojego bliskiego i trochę działał tak jak on na mnie. Motywował mnie i pchał do działania. I w sumie nie wiem, co będzie teraz. Zastanawiam się, jak sobie teraz dam radę bez kogoś takiego, kto będzie rzeczywiście taką latarnią, która gdzieś tam mnie prowadziła. Chyba tak. Więc trochę trzymam się tej tajemnicy, tej sytuacji, która się zdarzyła. Ale ona co jakiś czas ucieka. Teraz idąc spacerem, dopóki w tej chwili nie zrobimy nic więcej, to jakby idąc mam takie delikatne załamania i zaczyna się ten żal pojawiać, ten smutek, bo zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście straciłem go, że on odszedł. Mary Ann Richardson po pożegnaniu z Izabel i z pozostałymi domownikami posiadłości Campbellów, jak ty wracasz do domu? Najpewniej wcześniej już wezwałam szofera, żeby tutaj podjechał i czekał. Więc wracam tam, tak do domu. I podobnie jak w sytuacji Jane, miasto mija ci za oknami, latarnie jarzą się punktowo, rozświetlając ciemność, skrywając w niej wiele detali. O czym teraz myśli Ann Richardson? Jak na nią wpłynęły wydarzenia ostatnich kilku dni? No bo sam pogrzeb to tak naprawdę zwieńczenie okresu przemyśleń dotyczących zmarłego. O czym teraz myśli Mary Ann? Od kiedy dowiedziałam się, że Jacob Campbell nie żyje, zdałam sobie sprawę, że teraz w zupełnie inny sposób będę musiała pomóc mojej rodzinie. Jacob pomagał finansowo mojemu ojcu i to między nimi była tutaj stworzona jakaś umowa, na czymś to wsparcie polegało. Ja byłam dodatkiem, który miał zainteresować się postacią córki Campbella, Izabel. Miałam jej towarzyszyć za każdym tylko razem, jak tylko się dało, żeby zgarnąć jej zaufanie, żeby stać się jej bliską osobą, żeby dalej ta więź i umowa i ta pomoc finansowa funkcjonowała. I teraz gdzieś dochodzi do niej taka kwestia, że kiedy nie ma już Jacoba, ona musi zupełnie inaczej zacząć podchodzić do Izabel, która stała się dziedziczką całej tej fortuny. I komentarze, które usłyszała na przyjęciu o tym, że ona jest młodą panienką, która tym bardziej teraz chętniej przyjmie jakieś kogoś do swego życia. Cały czas jakby budowała jakieś plany, co ma dalej zrobić, jak rozmawiać ma z Izabel, czy w jakiś sposób ma podejść, czy dalej być taką przyjaciółką, która zawsze jej pomoże. I choć gdzieś tam w niej samej ona odczuła do siebie niemalże obrzydzenie, to śmierć Jacoba w taki sposób była okazją, w której ona może się wykazać. To nie była naturalna śmierć, to było morderstwo. I ona może pomóc to rozwiązać, ona może być tą opieką psychiczną dla niej. Przecież to studiuje, ona studiuje umysł ludzki, ona dotrze do tego, jak to wszystko sprawnie doszło, żeby stała się najbliższą osobą Izabel. Żeby dalej pomagała rodzinie. No w końcu to przecież chodzi o tą rodzinę. Tą rodzinę, tą matkę, która nie potrafi się powstrzymać przed wydawaniem pieniędzy. Tak, więc muszę jej jak najbliżej i muszę rozwiązać tą sprawę. Gdzieś tam snują się jakieś takie tego rodzaju plany. Mhm. Zmierzasz z takimi myślami do swojego domu. To już jest późna pora, gdy w końcu docierasz do niego. Większość domowników śpi. Na pewno twoi rodzice, jakiś lokaj czy inny służący pewnie jeszcze nie. Natomiast dowita cię ciszą i spokojem. Również udajesz się na spoczynek, tak jak wszyscy z was. Zaczynacie śnić. Logan, myślę, że wracasz myślami do jednej z rozmów, które odbyłeś z Jacobem, kiedy poprosił dokładniejsze wyjaśnienie waszego planu po przegranym konkursie. Te rozmowy, które odbywał, a za które tak naprawdę, dzięki którym zyskaliście pieniądze. Jane, myślę, że jest to, czasem to sny, gdzie kiedy w jakimś przyjemnym popołudniu, czy letnim, czy wczesnej jesieni, Jacob poprosił cię o potowarzyszenie w spacerze. Przyjemne, ale smutne. No i twój pies, który radośnie wtedy biegał, gdy spacerowaliście w jednym z londyńskich parków. Edward, tobie przypomina się w majakach sennych postać Campbella, który zaprasza cię i pierwszy raz pokazuje swoją bibliotekę prywatną, pełną dzieł, których częstokroć w bibliotekach publicznych, takich miałeś do tej pory najczęściej okazję zobaczyć, czy też okazję pracować, nie widziałeś. Doskonale zachowane rękopisy z ubiegłych stuleci, które skrywają bardzo dużo wiedzy niejednokrotnie zapomnianej. Mary Ann, myślę, że śni ci się któreś z przyjęć, na które zabrała cię Izabel, kupując ci, jakby to był nic, jakąś drogą kreację, którą mogłaś użyć potem na jakimś balu, gdzie jej nie było, i wzbudzić zazdrość wielu osób. Ale noc powoli dobiega końca. i nastaje ranek. I jak wygląda poranek Mary Ann Richardson? Po tym wszystkim, jak wygląda twój ranek? Wstajesz wcześniej, później? Godzina szósta, dziesiąta? Wstaję bardzo wcześnie. Odpowiednio się szykuję, ubieram. Troszeczkę funkcjonuję w taki sposób, żeby uniknąć kontaktu z moją rodziną. Więc zakradam się do kuchni, zjadam szybko śniadanie i wymykam się z domu, żeby odwiedzić Izabelę. Dobrze. Jane, jak wygląda twój poranek? W sumie mój poranek nie za bardzo się zmienił, oprócz tego, że szybciej się uszykowałam, żeby wyruszyć do komisariatu, żeby porozmawiać po prostu, najpierw żeby dostać oba raporty, a jeżeli nie, no to porozmawiać niestety z Robinsonem. Przygotowywujesz oczywiście do wyjścia, najpierw udajesz się poranny, piątkowy londyński ruch. Myślę, że mieszkasz blisko pracy, niemniej za chwilę do ciebie wrócimy. Edwardzie, jak ty się wstajesz rano, w domu już trwa poranna gonitwa? Aczkolwiek... No zdecydowanie. I myślę, że... Czy powiedz mi proszę, czy twoja rodzina prowadzi biznes, że tak powiem, w domu, czy prowadzi go w osobnym budynku? Myślę, że myślę, że na pewno ojciec ma jakiś gabinet tutaj, ale jakby ogólnie firma działa, na pewno ma jakieś swoje miejsca i tak dalej. Ja nigdy się tym za bardzo nie interesowałem, ale zdecydowanie nie będzie mi dane uniknąć. Na pewno zostałem obudzony na śniadanie, bez jeść razem z rodziną, skoro już tutaj jestem. Więc ten taki smutny obowiązek, aczkolwiek chociaż mogę spędzić trochę czasu z matką, to zawsze jest na plus, ale pewne podstawy, etykiety trzeba jednak zachować. Więc tak, na pewno zaczyna się to szybkim ogarnięciem siebie, śniadaniem, może chwilą rozmowy z mamą, wymuszonym jakąś interakcją z bratem czy z ojcem, a potem zebraniem się i czekaniem na Logana. Okej. Logan, jak wygląda twój poranek? Logan też wstanie wcześniej, wyjątkowo tym razem śniadanie, typowe brytyjskie śniadanie zrobi sobie sam w swoim mieszkaniu, żeby po drodze później, gdy już się ubierze, wyszykuje, tak jak zrobi to zawsze, czyli na szybko, zdecydowanie nie jak większość bogatych osób się wyszykuje, to skoczy jeszcze do pobliskiej piekarni, żeby mieć coś przy sobie w wypadku właśnie niskich cukrów, bo wie, że będzie dzisiaj dużo pracował z Edwardem, do którego potem się uda, żeby zgarnąć go, tak jak się umówili, do biblioteki. Oczywiście dzieje się tak. Myślę, że pierwsze z tych wszystkich zdarzeń następuje spotkanie Edwarda z Loganem. Nie wiem, znaczy umieścisz w jakimś miejscu i to jest moment, kiedy Logan podjeżdżasz w to miejsce, może to być nawet pod domem Edwarda, podjeżdżasz pod dom, a Logan Edward, przepraszam, że myślę, żeby nie jakby tamować ruchu, czy myślę, że chce uciec z tego miejsca jak najszybciej. Wsiada szybko na miejsce pasażera i odjeżdżacie. Scena jest wasza. Loganie. Edwardzie. Burzliwy poranek chyba. Szybko się zerwałeś. No, u mnie w domu zawsze brat z ojcem szybko wszystkich szybko popędzają, bo im się spieszy, więc to cały dom na głowie. Byleby tylko zacząć pracować, po prostu pracować. No, do tego też mam taki nawyk już wyrobiony, że jak jestem w Cambridge, to też byle szybciej do biblioteki, już taki tak już mam. Ja absolutnie rozumiem. Pracowałem kiedyś z takim Niemcem. On też zawsze, jak najwcześniej potrafił mnie budzić nawet o 5 rano, byleby zabrać się do roboty. Masakryczne to było. Ja jestem raczej fanem wstawania później. Niestety choroba wymusza wstawanie wcześniej. No, rozumiem. Więc Cambridge. Masz wszystko ze sobą? Tak, wziąłem dziennik, mam te przerysowane. Nie pamiętam, czy wzięliśmy pudełeczko, czy nie. Zabraliście. No, myślę, że zabraliście, żeby mieć te hieroglify, nazwijmy to. No, na pewno wiem, że je przerysowywałem też, ale tak, to w takim razie też je zabraliśmy. Więc tak, mam to pudełeczko, mam ten dziennik, jestem gotowy do pracy tak naprawdę, jak tylko dotrzemy na miejsce. Dobra, to połóż do tyłu, na tylne siedzenia i jedziemy. No, tak też robię. Poranek mija również w przypadku Jane, która dociera do pracy. Myślę, że w miarę sprawnie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że na pewno szeryf za mną jedzie. Mhm. Jedziesz czy raczej idziesz na piechotę? W sumie jak mam blisko, to przy okazji biorę dla niego spacer, więc idę. Mhm. Docierasz do komisariatu, na którym od rana jest już tłoczno i myślę, że wchodzisz tym oficjalnym wejściem, czy raczej jakimś od tyłu? Od tyłu. Mhm. Od razu jak wchodzisz, to uderza cię... Inaczej. Najpierw, żeby dojść, musisz przejść tylnią uliczką, w której znajdują się liczne jakieś śmietniki pobliskich kamienic obok. Też śmietniki więc zapach uderza cię w nos. Ale po chwili otwierasz tylne drzwi na komisariat i widzisz bardzo... Uderza cię ten tłok ludzi, którzy tu przybyli, żeby rozwiązywać różne sprawy. Część z nich została zatrzymana w nocy z różnych powodów. Za pobicia, wymuszenia, próby napaści, próby kradzieży. Trzymam szeryfa blisko nogi, witam się z pracownikami i idę najpierw do siebie, żeby szeryf mógł sobie po prostu tam się położyć, daję mu miseczkę z wodą i w pierwszej kolejności chciałabym, bo takie mam pytanko, czy ja mogę pójść po prostu i gdzieś się zgłosić, że chciałabym odebrać raport koronera i raport policyjny do konkretnej sprawy, czy to muszę robić przez Robinsona? Myślę, że bez problemu jesteś w stanie udać się, pójść do archiwum i tam, że tak powiem, jeśli sprawa została zamknięta, bo była taka informacja, dobrze. To najpewniej raport jest w... To na pewno to jak szeryfa jakby zostawię już w swoim pokoju, to pójdę do archiwum. Mhm. Oczywiście. Przemierzasz korytarze biura. Część osób wita cię z uśmiechem, a część tylko wymuszonym skinieniem głowy. Docierasz do archiwum i oczywiście archiwista wita cię. Witacie. Dzień dobry, panno Brown. W czym mogę dzisiaj pomóc? Dzień dobry. Ja poszukuję raportów do zamkniętej już sprawy śmierci pana Campbella. To... No, chyba to było coś niedawno, kojarzy coś. Proszę mi dać chwilę. Mężczyzna wstaje. To jest miejsce, gdzie tak naprawdę jest tylko poczekalnia. Ale a on jest jakby za wysoki kontuar i zakratowane okienko, natomiast znika ci zza tego okienka i po jakichś 5-10 minutach wraca do ciebie z teczką bardzo cienką z nadanym numerem sprawy i wręcza ci raport, wręcza ci po prostu teczkę z J. Campbell z pieczątką, że sprawa zamknięta, Oczywiście. Na pewno muszę pokwitować, więc. Mhm. Tak, daję ci też dokładnie. Przepisuję numer sprawy do formularza, numer dokumentu i daję ci taką, wiesz, tabelkę z miejscem na podpis. Sprawdzam, czy wszystko się zgadza, dla pewności, numer sprawy i tak dalej, i podpisuję, wpisując dzisiejszą datę, uśmiecham się szeroko i dziękuję ślicznie, biorę dokumenty i wracam do siebie. Oczywiście, wracasz do swojego gabinetu i... Ups, pokazuję ci raport. Natomiast od razu załączam do niego transkrypcję, czyli wersję bardziej czytelną. Okay. Natomiast ty zaczynasz to studiować i w tym momencie przeskoczymy sobie do Mary Ann. Mary Ann, docierasz późnym, może nie późnym, ale porankiem do... pod drzwi Campbellów. Tak. Rozumiem, że od razu podchodzisz, pukasz. Ja niemalże jakbym wchodziła do siebie, jak najbardziej. Drzwi oczywiście po nocy gdzieś są zamknięte na klucz, natomiast ty tylko pukasz. Otwiera ci kamerdyner Hugo, młodszy, czyli ten młodszy z kamerdynerów, Hugo Reed. Pojawił się tak naprawdę niedawno, przypomnę. A pobawmy się dzisiaj trochę sceną. I... Ten mężczyzna pojawia się... Przesuń proszę ramkę. Tak, właśnie to... Ta, jasne. Przesuń ramkę. Pojawia się młody kamera, otwiera ci. Dzień dobry, panienka czeka w salonie, zapraszamy. Z was zabiorę płaszcz. Tak, proszę. Oczywiście wpuszcza cię i gdy zaczyna ściągać płaszcz, zamyka szybko drzwi i od razu staje za tobą, ściągając ci nakrycie. I szybko je przekazuje je komuś z obsługi, kto je zabierze, a on prowadzi cię do salonu, w którym siedzi Izabel. W dużym głównym salonie widzisz, że siedzi, pije herbatę. Dziś widzisz niedokończonego krosanta. I widzisz, że czyta jakąś gazetę. Hugo tylko wchodzi. Przybyła panna Mary Ann Richardson. Skinął uprzejmie głową i zostawia was same, gdy tylko Izabel wykonuje delikatny gest ręką. Podchodzi do ciebie i witaj, moja droga, dobrze cię widzieć. Och, dzień dobry, kochana. Ja ją po prostu tak przytulam. Jak ci się spało? Jak może się spać w takiej sytuacji? Kłamałabym mówiąc, że dobrze, ale udało mi się przespać parę godzin. Przygotowywałam się do popołudniu, muszę pojechać do firmy. Mimo że to piątek, to musi działać wszystko. Muszę dokończyć też pewnych formalności, ale to miło z twojej strony, że zdecydowałaś mi się dzisiaj potowarzyszyć. I widzisz, możesz sobie rzucić na jakąś spostrzegawczość. Zawsze zapomniałem, w tych systemach to nazywają podobnie, ale nie tak samo. Spostrzegawczość, coś w tą deseń. A co miałabym ewentualnie dostrzec? Mogę zobaczyć, czy tam, inaczej, zorientować się, co ona czytała, bo myślę, że to może być dla ciebie. A, w ten sposób, okej. Bo to musisz dostrzec, wiesz, ona odłożyła tą gazetę gdzieś tam, to jest jej ten, leży tak nie do końca w twoim polu widzenia. To będzie spot hidden, tak? Czy... Może być spot hidden. Bo nie widzę tutaj... Jasne, spot hidden będzie git. Tak, bo to jest... To będzie to, tam jest ta lubka z tego co pamiętam, to jest jakoś tak tłumaczone. Tak. Widzisz, że inaczej. Myślę, że to było, ona się na chwilę jeszcze dokończyła coś, co czytała odnośnie... Czytała, wydaje ci się, że czytała czasopismo ekonomiczne, ale widzisz, że ono jest, i może poznajesz gdzieś nawet brand, który to jest, natomiast widzisz, że jest na dole kartki jest informacja o jakiejś wystawie w Muzeum Egipskiej. I to muzeum. Znaczy ta notatka, ona ją trzyma, to ona jest w gazecie, tak? Ona jest w gazecie, jest informacja o wystawie, o jakiejś atrakcji. Gdy się przyglądasz, widzisz, że jest to atrakcja. Gdy twój wzrok gdzieś tam się skupia troszeczkę bardziej, masz bardzo dobry sukces, więc to ci też powiem od razu, że atrakcja odbędzie się jutro, czyli w sobotę, o godzinie 14:00 i to jest tak zwane mumia party. Wstęp jest bardzo drogi, bo kosztuje około 50 funtów. Natomiast z racji... Przepraszam, powtórz, ile kosztuje? 50 funtów. Natomiast wiesz, że to jest popularna wśród wysokich elit, bogatych elit, zabawa, która polega na tym, że z Egiptu przywieziono mumię w oryginalnym stanie, że tak powiem, a cała impreza polega na tym, że jakby gromadka ludzi ogląda, jak ktoś rozpakowywuje mumię. I potem bardzo często może dojść do licytacji fragmentów mumii i rzeczy, które zostały znalezione w bandażach. I to jest akurat prawdziwa rzecz historyczna, tylko dodam jeszcze jako ciekawostkę. Właśnie muszę przyznać, że kojarzę ten motyw z jakiegoś filmu, ale absolutnie mam pustkę, jakby widzę to przed oczyma, tą scenę i w ogóle. Spoglądam tak, podejrzewam, że Izabela w pewnym momencie zauważy, że przyglądam się tej gazecie i jakby, co czytasz? Przeglądałam akcje i inne takie. Później w tej prasówce zamieścili jakieś ogłoszenie w muzeum i to chyba to, z którego tata dostawał zaproszenia. Muzeum Thomasa Younga, tak? Tak, dokładnie. Myślisz nad tym, żeby się tam wybrać? Czy to my mamy się tam wybrać? Będąc szczerą, nie bawi mnie to. Trochę... Nie wiem. Wiem, że ludzie bardzo lubią ten cały okultyzm i staje się to bardzo popularne i gdzieś, no lubią to ludzie, jest jakaś atrakcja, ale trochę dla mnie to wygląda jak bezczeszczenie zmarłych ciał i niezbyt mi się to podoba, jeśli mam być szczera. Rozumiem, że niektóre rzeczy muszą być w muzeum, żeby ludzie mogli poznać, zobaczyć pewne rzeczy, ale to chyba troszkę za dużo. No cóż... Ludzie z wyższych sfer bardzo często chorują na taką chorobę, która nazywa się znudzenie życiem. Próbują odnaleźć atrakcję absolutnie we wszystkim, nie biorąc pod uwagę właśnie aspektów moralnych. Widzisz, że ona tak spuszcza wzrok. Cóż, tata nigdy się nie nudził. Zawsze miał spotkanie z kimś, czy praca, czy inne jego hobby. Bardzo wiele rzeczy lubił i robił. Cieszył się nie zrozum mnie źle. To nie ona, o to, nie inaczej, chodzi ona, mi... przepraszam ci, ona nie ma do ciebie wyrzutu o to, że tak powiedziałaś, właśnie... tylko zaczyna wspominać swojego ojca z perspektywy tego, jaki on był. Trochę to wyszło tak, jakbym powiedziała, że elity są znudzone i mają takie atrakcje i ona zaczyna mówić o swoim ojcu takie wait, nie o to mi chodzi. Rozumiem, że nie chciałaś w ten sposób źle powiedzieć o moim ojcu. On nie był taki. Zresztą chyba nigdy tam nie był. W takich przyjęciach przeważnie zabierają zaproszenia jako dowód wejścia, więc... Natomiast tata spotykał się z szeroką gamą osób, którym pomagał, uwielbiał słuchać ich historii. Zresztą sama na pewno dobrze o tym wiesz. Mieliśmy tu niemal codziennie jakichś gości, przyjaciół, osoby, którym tata pomógł. Próbowały się zawsze odwzajemnić i czy pomóc, zawsze dopytywały. Otaczał się bardzo dobrymi ludźmi przez większość czasu. Gdzieś tam widzisz taką drobny, pochmurny znak, drobny, pochmurny, pochmurną oznakę w jej oczach. Szukam jakiegoś tutaj, jak wybić tę rozmowę. Mhm. Na pewno wszystko będzie, na pewno dowiemy się, o co tutaj tak naprawdę chodzi i jak to wszystko jest ze sobą powiązane, połączymy te wszystkie kropki, a mówiąc o łączeniu kropek, rozumiem, że nie miałabyś nic wspólnego, żebym dalej tutaj przeszukała pomieszczenia twojego. Tak, wybacz, ale ja muszę, wstaję jakby zostawiając trochę niedopitej herbaty, jeszcze tego dojedzonego na wpół krosanta. Wstaję. Ja muszę zająć się paroma rzeczami przed spotkaniem. Zostawię cię samą. Gdybyś czegoś potrzebowała, zawołaj albo Hugo, Artura, albo Grace. Lili też pewnie chętnie ci pomoże, chociaż ona będzie grymasiła, znasz ją. Lili to jest najstarsza pokojówka, tylko ci podpowiem, która jest lekko... Wiesz, możesz wiedzieć, że była opiekunką Izabel, gdy ta była mała. Mhm. A jeszcze powiedz mi, Izabelo, i tak mówię troszeczkę ciszej do niej, bo mówię, muszę przyznać, zapomniałam. Kiedy się u was w ogóle ten Hugo pojawił? Hugo... to wnuk Artura. Pojawił się dość niedawno, skończył szkołę kamerdynerską niecały rok temu. Później odbywał jeszcze jakąś krótką podróż i zdaje się, że pojechał odwiedzić grób ojca i wrócił tu i podjął pracę po jakimś czasie u nas. Rozumiem. Cóż, jego ojca tak naprawdę teoretycznie pochowano, jest na jednym z cmentarzy w Londynie. Trochę ścisza głos, ale jego ojciec zmarł podczas wojny i pojechał na pole bitwy, na którym poległ. Przykra sprawa, przykra. Rozumiem. No ty wiesz, po prostu tak chciałam się dowiedzieć. Nie zatrzymuję cię. Ja tutaj sprawdzę, może uda się coś znaleźć. Oczywiście. Powodzenia. I faktycznie ona, myślę, że na pierwsze piętro, gdzie są też gabinety, wejdziecie razem, ale potem ona cię jakby zostawi, udając się do gabinetu Jacoba, tam gdzie wcześniej był gabinet Jacoba, a teraz zapewne jest już gabinet jej. Jakby widzisz też, że nie tak, że ci nie ufają, ale to jest duży dom i pokojówki, czy ktoś generalnie cały czas jest ktoś w zasięgu słuchu, bo czy to sprzątają coś, czy wykonują jakieś swoje obowiązki. Także do ciebie wrócimy za chwilę. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, cokolwiek bym nie robiła, z niczym się nie ukrywam, ale też chciałabym przeobserwować, czy ktokolwiek ze służby bardziej się mną interesuje niż powinien. Okej. To za chwilę sobie to jakoś rozwiążemy. Przejdźmy do panów. Edward i Logan. Zakrzywimy trochę czasoprzestrzeń i powiem, że spokojnie droga wam minęła. Trochę mieliście problemów przy wyjeździe z Londynu, bo to godziny szczytu. Mimo że aut nie ma aż tak wiele, to dalej jakichś powozów czy czego innych środków transportu jest dużo. Aut też jest już sporo, myślę, w tym mieście. Natomiast myślę, że godzina 9 to jest ta, o której dziś docieracie pod bibliotekę, o której myśleliście. To parkuję gdzieś po prostu. Zabieram swoje rzeczy. Wychodzę z auta. Jak widzę, że Edward wyjdzie, to zamykam. Naturalnie. Nie ma to najmniejszego problemu. I pewnie idąc za Edwardem, kierujemy się do środka, do biblioteki. Tak jest. Myślę, że ja dzisiaj miałem zaplanowany dzień wolny, więc prawdopodobnie ktoś jest inny. Albo miałeś taki, wiesz, na zasadzie, że przyjedziesz później. To też myślę, że nie jest problem dla osoby takiej jak ty, bo na pewno masz masę nadgodzin gdzieś tam do odebrania. To tak, natomiast też myślę, że mogłem mieć rzeczywiście dzień wolny, więc pewnie ktoś tam sobie po prostu siedzi. Jak wchodzimy, to przywitam się tylko, no i jakby pozazawodowo idziemy gdzieś w głąb biblioteki, do jakiegoś mojego prawdopodobnie ulubionego biurka, którego korzystam, jeżeli akurat nie pracuję i mam chwilę wolną, gdzie rzeczywiście rozstawimy się i zaczniemy krążyć po bibliotece, próbując to odszyfrować bardziej dziennik, a też oczywiście odszyfrować hieroglify na pudełku. Naturalnie. Jak wyciągasz ten dziennik, to tylko ja się nie znam na takich metodach odzyskiwania materiału, więc na razie skupię się na hieroglifach. Może będzie wygodniej, jak się podzielimy. Zdecydowanie będzie łatwiej. Myślę, że bez problemu w bibliotece uniwersyteckiej Cambridge, w Cambridge znajdujecie książkę, której... Chyba nie tą notę chciałem. O, tam. Myślę, że bez problemu znajdujecie książkę dotyczącą hieroglifów i widzicie, gdy jakby sama książka ląduje w waszych rękach, to widzicie, że na podstawie opracowań Thomasa Younga jest wpis na pierwszej stronie. Spójrz, czy to nie jest ta sama osoba, z której wspominał w dzienniku? Tak, zdaje się, że kwestia tego całego muzeum i Wygląda na to, że współpracować z Polską i z Kolanami Gangiem. Zdecydowanie. Można zobaczymy, co nasza właśnie robi w nich. Może nie będzie wrażenie, że nie stanie pomóc. Co było w pudełeczku i czemu w ogóle Jacob miał to w skrytce? Czemu Izabel o tym nie wiedziała? No zdecydowanie w takim wypadku kontakt z panem Youngiem jest wskazany. Ale na razie zajmijmy się tym, co mamy. Poprosiłbym was o... Sprawdzimy sobie, bo powiem tak, ten dziennik, notatki, które was jakby interesują, z tego co rozumiem, są w tragicznym stanie. Ten dziennik naprawdę wiele przeszedł i to widzicie po już po samej jego oprawie. I będzie to wymagało jakiejś umiejętności, jakiegoś sposobu, czegoś, czym możecie odzyskać je. Natomiast to nie będzie zwykły test, tylko to będzie test trudny, ponieważ nikt nie jest z was restauratorem zabytków czy czegoś takiego, żeby znał takie, miał takie umiejętności. Więc tu nawet tak naprawdę przejdzie mi w tym momencie używanie bibliotek czy jakieś umiejętności manualne związane z tym. Jeśli robię to... Ja bym chciał rzeczywiście library use z uwagi na po prostu to, że prawdopodobnie dziś mamy jakieś pomieszczenie. Trafiają do nas różne księgi, a czasem też musimy ratować księgi, które wracają od studentów w różnym stanie, więc naprawdę na pewno mamy jakieś swoje podstawowe sposoby wzmacniania i tak dalej, ale też czasem prawdopodobnie też musieliśmy czytać i wiedzieć po prostu o tym, jak rzeczywiście odzyskiwać takie elementy zniszczonych książek, chociaż pewnie rzadko się aż to w takim stanie przydaje, gdyż pewnie w takim rzeczywiście dajemy do jakichś restauratorów, więc tak. Mhm. Okej. Okay. Ja bym się bardziej zajął tymi hieroglifami. Jak widzę, że Edward się zajmie dziennikiem, to się faktycznie podzielimy, ja się zajmę hieroglifami. Okej. Okay. Czyli mam sobie jakąś trudność, trudne, tak? Tak, tak. A ciebie bym poprosił, Loganie, o test ten sam, czyli korzystanie z bibliotek na poziomie normalnym, czyli łatwym. I to jest jeden poziom niepowodzenia. Edwardzie, czy coś z tym robimy? Jakie byłyby konsekwencje, gdybym coś z tym zrobił? Znaczy, jak coś możesz po pierwsze dodać 12 szczęścia i to jest zdane. Natomiast samo forsowanie wiązałoby się z tym, że część rzeczy, zależnie od tego, jak bardzo się nie uda, ulegnie utracicie je. Część, nie wszystkie. Część. Tak, no zależy od tego, jak bardzo. Jestem bibliotekarzem, wielbicielem książek i tak dalej, więc takiej szansy nie ma, żebym ryzykował zniszczenie czegoś takiego. A to też uważam, dla mnie będzie to, dla Edwarda, dla mnie wydaje się to dosyć ważne. Więc tak, wydam te 12 punktów szczęścia. Mhm. Ja się zastanawiam, czy sobie nie zbić 4 punkty szczęścia, żeby mieć 3 poziomy sukcesu. Nie będzie to miało większego znaczenia. Udało ci się po prostu. Okay. To nie ma sensu. Okej, okay. Edwardzie, jakby udaje ci się odczytać pełnię notatek Jacoba, natomiast na razie udostępnię ci wstępny zarys tego, co udało ci się odczytać. Ops, proszę cię bardzo. Zyskujesz na razie wstępnie, uda ci się wynaleźć te słowa, które powtarzały się najczęściej i to jest baza, z której po kolejnych paru godzinach za chwilę podeślę ci dokładniejszą analizę. Jasne. I ona również zastąpimy na razie na tym i za jakiś czas podrzucę ci pełnię tekstu. Natomiast Loganie, faktycznie dostałeś ten słownik. Ciężko ci tak naprawdę, to nie jest łatwe używanie tego, bo tak naprawdę musisz porównywać, czy jeden obrazek pasuje do drugiego. Na początku wydawało ci się to proste, bo o, tu jakaś trzcinka, o, tu jest też taka trzcinka, ale w sumie okazało się, że tych trzcinek jest na przykład 3 rodzaje. I z mozołem to tłumaczysz, ale udaje ci się w pewnym momencie jakoś złożyć to w całość. To trwa długie godziny. Nie jesteś obyty, z pismem hieroglifowym, więc też nie do końca wiesz, na co patrzeć, ale udaje ci się w pewnym momencie rozszyfrować to. Napis, który odszyfrowałeś, niedosłownie, bo przetłumaczony jest tak trochę kali jeść, kali pić, to jest używanie słownika do przetłumaczenia zdania, więc troszeczkę tak nie do końca to brzmi, ale gdybyś miał to mu nadać jakąś formę, to ci, którzy posiądą ten przedmiot, zniszczą świat. Jest dosłownie napisane ten przedmiot. Mhm. Nie ma wspomniane co. Tak byś to przetłumaczył na nasz, ze względu na... to jest trochę, wiesz, na zasadzie kali jeść, kali pić przetłumaczyłeś to, no bo nie znasz gramatyki. Gramatyka dalej jest nieznana. Jesteśmy w stanie tłumaczyć tylko hieroglify na tym etapie wiedzy historycznej. Przejmą świat, tak? Mhm. Dobra. Tak, faktycznie siedzę przy tych hieroglifach. No, chyba mi się udało, chociaż dalej wydaje się to niedoskonałe. A jak tobie poszło? No widzę pewne połączenia, ale wymaga to dużo pracy jeszcze, więc jeszcze będę na pewno potrzebował kilku co najmniej godzin, żeby coś z tego, ale jest nadzieja. Widzę pewne zależności i miejsca, w których można było zrobić parę notatek, tak, żeby nie zniszczyć dziennika, bo tego chciałbym uniknąć. Oczywiście. Mamy czas, więc nie ma co się sprężać za bardzo, ale te hieroglify... Ciekawy napis, bardzo enigmatyczny. Przeczytam ci. No proszę. Ci, którzy posiądą ten przedmiot, przejmą świat. Zdaje się, że pan Jacob wszedł w wielkie bagno. W niebezpieczną aferę. Jeszcze tylko dodam, że to pudełko jest, na pewno nie jest współczesne. Jest starsze. Gdzieś po zatartych krawędziach jesteście w stanie to ocenić. Wygląda jak jakiś bardzo stary przedmiot, to jakieś relikwie, artefakty ze starych czasów. No wiele było takich. Pytanie, dlaczego trafiło do skrytki, a nie do muzeum? Musi mieć duże znaczenie, a skoro nie było tego w pudełku, to ktoś to musiał zabrać. I teraz pytanie, kto? Zostawię was na chwilę w tym miejscu i przejdę do Jane. Jane, siedzisz, faktycznie czytasz raport. Przeczytałaś go. Tak, ja mam tylko jedno pytanko, bo nie masz, czy jest błąd i ja się zastanawiam, czy to jest błąd spowodowany po prostu niedopatrzeniem, czy jest błędnie napisane. Chodzi mi o datę. Bo jest, że zostały znalezione wczesnym rankiem 5 września, powinno być 4, a powinno być 5 września. Czy to jest twój błąd, czy tak miało, nie. Czy to jest specjalnie? W sensie one zostały znalezione 4, 5, bo informacja prasowa. No, ale niżej jest napisane, że datuje się z 4 na 5 września, więc albo tu jest, albo niżej błąd, albo wyżej jest błąd. Więc zostały znalezione rankiem 5. Okej, dobra, czyli to jest po prostu niedopatrzenie, nie jest to specjalnie, ktoś tak napisał. Tylko tak chciałam się upewnić. To mój błąd, sorka. Dobrze, nie ma problemu. No to z nocy z 4 na 5. Z 4 na 5, okej. Bo ja czytając się jestem, nie dowierzam, jestem znerwowana i jak kończę czytać, to automatycznie będę gwałtownie wstawać z tym raportem w ręku i wybiję ze swojego gabinetu, idąc do mojego przełożonego. Nie będę pukała, będę tam po prostu wchodzić. Okej. W takim razie pozwolę sobie przełączyć muzykę na bardziej pasującą. W takim razie wbijasz do swojego przełożonego. Charlie Evans, jak mniemam. Tak, dokładnie. Hops. W takim razie pozwolę sobie zrobić coś takiego. Charlie Evans, mężczyzna dość trochę starszy, powiedzielibyśmy po 50, myślę. O, to lekko. Ubrany w elegancki szary garnitur, koszulek pod krawatem, przy kamizelce w trójczęściowym garnituru zwisa delikatny, pozłacany łańcuszek z zegarka typu cebula. Siedzi przy biurku, widzisz, że pisze może raport, może list, albo coś pisze w każdym bądź razie ręcznie. Trochę przeżytek, bo większość rzeczy się powoli na takich stanowiskach pisze już maszynowo, zatrudnia się maszynistki i tak dalej, a nie robią tego takie osoby ręcznie. Tylko widzicie zdenerwowaną, wchodzącą do niego, wsuwa, zamyka pióro, odkłada na stół obok tego, co pisał. Dzień dobry, Jane, co cię tu sprowadza? Zatrzaskuję sobą drzwi, podnoszę ten raport. Podpisałeś to naprawdę? Nie było dowodów. Raport koronera nie pozostawia żadnych dowodów, zarzutów. Mężczyznom w tym wieku zdarza się umrzeć na zawał czy inną tego sprawę, a dobrze wiesz, że nie ma czasu na wszystkie sprawy w tym mieście. Zarzutem było nazwisko oficera dyżurnego. Proszę cię. Nie możemy patrzeć na ręce każdemu, kto wykonuje swoją pracę. Inaczej nie będziemy mogli swojej wykonywać. Rozumiem, że masz jakieś wskazówki. Tak. Wiem, że znałaś zmarłego, dlatego nie przekazałem ci tej sprawy od razu. Cóż, jeśli znamy zmarłego, to nie jesteśmy obiektywni. A to źle wpływa na rozwiązanie sprawy, takie jak morderstwo. Właśnie, morderstwo. Czy zabójstwo, czy śmierć. Ale to było morderstwo. I on dobrze wie, że Robinson też doskonale wiedział, że Campbell był mi bliski. I on to zrobił specjalnie. Mam nadzieję, że chociaż z tego powodu specjalnie, a nie po prostu wziął w łapę i to wszystko zatuszował. Dobrze, w takim razie widzisz, że wyciąga jakąś templatkę dokumentu policyjnego. Otwiera pióro, wypisuje szybko zerka tylko na ten dokument, który mu rzuciłaś na biurko. Na biurko, przypisuje jego numer. Proszę, w takim razie, jeśli masz jakieś przeczucie czy sugestie, możesz spróbować zająć się tą sprawą. Przekazuję ci dokument, wiesz, co trzeba z tym zrobić, no i... Dziękuję. Wiesz, jak... Rozumiem, że... Dziękuję za ponowne otwarcie tej sprawy. Czy mogę to Robinsonowi powiedzieć? Lepiej, żebyś to zrobił, jak będziesz miała dowody, bo jeśli nie, to cóż, zbłaźnisz się. Poza tym raczej go teraz tu nie ma. Dobrze, jak będę miała dowody, to mam nadzieję, że on za to beknie. Bo ten raport to żart. I biorę te dokumenty i wychodzę, jestem już jakby wychodząc i życzę ci miłego dnia. Miłego dnia. Uśmiecham się gdzieś słyszysz w jego głosie taki nutkę rozbawienia tą sytuacją. Namyślam się, jakby on mnie trochę też uspokoił, jak tym takim ojcowskim, więc jakby też już mi przeszło, więc uśmiecham się wychodząc i wracam już do siebie bardziej radosna. I zbieram dokumenty i chcę pójść do archiwum, że przekazać jakby te dokumenty jakiekolwiek więcej i przekazać, że sprawa jest otwarta i że ja się nią zajmuję. Oczywiście mężczyzna w archiwum, już nie bawmy się w biurokrację, przyjmuje od ciebie pismo, wprowadza w tok wznowienia i tak dalej. Sprawa trafia do ciebie. Faktycznie dokumentów jest niewiele. Jest tylko ten jeden raport koronera, który zawiera dokładnie to, co opisano w raporcie. A Rutger? To jest nazwisko koronera? Tak. To na pewno będę się z nim chciała skontaktować. Nie znasz go osobiście, ale wiesz, do którego biura koronera, z którego biura koronera do was trafiają sprawy, więc będziesz mogła się tam udać. To będzie mój kolejny krok. Jak najbardziej możesz się tam, będziesz mogła się tam udać, a to bez przejścia zajmie ci trochę czasu, no bo trzeba wyjść, opuścić budynek i wrócilibyśmy sobie do... w tym przypadku wrócilibyśmy sobie do Mary Ann, która zaczyna przegrzebywać liczne szafy, pomieszczenia w mieszkaniu. Czego szukasz, Mary Ann? Ostatniej nocy, kiedy przeszukiwaliśmy sypialnię Jacoba, pokojówka Sophie znalazła tam igłę i ja znalazłam w fragmencie boazerii szufladkę, a Jane znalazła ślad na parapecie. Tego właśnie szukam. A i jeszcze Izabela znalazła dziennik ukryty w materacu. Szukam ukrytych miejsc. Szukam śladów, że ktoś tutaj był. Szukam przedmiotów, które mogą mieć jakieś znaczenie. Szukam dokumentacji podobnej jak w dzienniku. Szukam czegoś, co pomoże mi w tej sprawie. Staram się być dokładna i niemalże tak idąc za wzorem Jane po prostu mogę włażę czy pod łóżko, czy gdzieś włażę, podstawię sobie krzesło, gdzieś zajrzę, wszystko podotykam. Gdzieś tam oczywiście staram się to nie robić za dużego bałaganu, zerkać, czy ktoś mnie obserwuje, czy to za oknem, czy to przez drzwi, ale chcę być skrupulatna i wszystko przeszukać, bo może to mieć ogromne znaczenie, co tutaj znajdę. I skupiam się na, jeszcze raz, sypialni Jacoba. Przeszukuję tak samo toaletkę, choć nie powinnam. Przeszukuję toaletkę matki Izabel. Zaglądam do garderoby, mając nadzieję, że może coś tam będzie ukryte, czy zaglądając nawet do łazienki, a przede wszystkim, a następnie może tak kierując się do gabinetu, teraz już Izabeli. Nie będziemy nawet na to rzucać, bo jeśli robisz to w świetle dnia i wiesz, czego szukać, nie ma jakby najmniejszego sensu, że tak powiem. Znaczy nie wiem, gdzie szukać skrytek. Są dość skryte. Powiem szczerze, że nawet możemy bazować na twoim poprzednim sukcesie. Jesteś pewna i nie znajdujesz żadnych już kolejnych tajnych schowków, które byłyby gdzieś tutaj zaszyte. Natomiast gdy przeszukujesz kolejne pomieszczenia, czy sypialnię Izabeli też przeszukujesz? Słucham? Czy sypialnię Izabeli też przeszukujesz? A skuszę cię. I to, że nic więcej ja pewnie nie ma tu ukryte, znajdujesz pod parapetem u niej jakby parapet teoretycznie powinien jest drewniany w tym pomieszczeniu od wewnątrz i jakby udaje ci się go podważyć przy minimalnym tym i dostrzegasz, że jest tam włożony dziennik. I to jest dziennik Izabel. Co chcesz z tym zrobić, Fantem? Ojej. Zamknę za sobą drzwi. Czy jest tam możliwość zamknięcia go na klucz? Czy ja mam klucz, czy on jest zostawiony? Klucz może być w drzwiach. Zamykam za sobą drzwi. Chciałabym przejrzeć notatki. Widzisz... Szczególnie, znaczy chciałabym je przejrzeć pod takim względem, czy... w ostatnich dniach coś ona zapisywała, jakieś spotkanie z kimś, czy dziwne słowa, czy coś, co mogłoby mnie nakierować, że ona sama mogła zauważyć, że coś nie tak się dzieje z ojcem, czy jej zachowanie, kim się ostatnio widziała. Też oczywiście zwrócę uwagę, z kim ona się spotykała, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To nie jest tego rodzaju dziennik. Ona ma wypisany, jest Otwieram w ten sposób, że jest wypisane imię, nazwisko. Alfabetycznie. I to są osoby, które w jakiś sposób rodzina Campbellów im pomogła. Masz jakby krótki opis każdej z tych osób i twoja pierwsza myśl, a nie, rzucimy sobie na to, jaka będzie twoja pierwsza myśl dotycząca tego, bo jesteś... Co mam rzucić, o czym myślę? Jesteś alienistką. Jaka jest twoja pierwsze skojarzenie, czemu ona prowadzi taki rodzaj zapisu i jaki to ma charakter, jak to odczytasz, o to mi chodzi. Jest na jakąś psychoanalizę bym chciał od ciebie rzut. Albo psychologię. Obojętne. Może być tam. Ja ci rzucę na psychologię. Dobrze. No, rzuciłaś. To forsujemy? 37, o rany. Powiedz mi proszę, jak się sforsuje, co mnie czeka? No oczywiście, że to nie może być nic innego, jak ktoś w końcu będzie chciał tu wejść. Ja mam gadane, ja się z tej sytuacji wygadam, forsujemy. Proszę cię bardzo, forsuj. Chciałam dobrze. Tak! Wiesz, że szybko analizujesz osobowość Izabel i do tego. I jesteś pewna, ty to wiesz, że ona to prowadzi po to, żeby przy różnych okazjach o kimś nie zapomnieć, żeby przy takiej ilości osób po prostu nie jesteś w stanie wszystkiego pamiętać. Tam jest grubo ponad 100 nazwisk. Z datą urodzin, z profesją, z jakimiś prostymi informacjami. To nie są złośliwe rzeczy, czy na zasadzie dziennika, dzięki któremu możemy ściągać haracze. Tylko są po prostu proste notatki, które pomagają jej pamiętać o osobach, które gdzieś tam są dla tej rodziny ważne. No i mówię, tam jest grubo ponad 100 osób. Znaczy tak, rozumiem, że tam jest... Czy tam jest wypisane, w jaki sposób im została udzielona pomoc? Są może jakieś notatki, że myślę, że są jakieś, no, ale to bardziej nie jest na zasadzie... Nie przy wszystkich, na przykład przy Jane, której pomagali już jakiś czas temu, przy tobie, Loganie czy Edwardzie nie ma. Przy nowszych osobach jest na zasadzie wpłacić czesne na studia. I są daty, kiedy należy to zrobić. Zapłacić za węgiel. I to są takie notatki, nie? Na pewno zerknę oczywiście na 3... znane mi imiona i nazwiska Logana Norrisa, Jane Brown oraz Edwarda Whitmora. Przy Jane widzisz, tak jak mówię, datę urodzenia, w sensie datę urodzin bardziej. Datę urodzin, że jest agentem federalnym. I tak naprawdę z dopiskiem przy następnej okazji wręczyć torbę przysmaków dla psa. Kontynuuj proszę. Przy Loganie widzisz informację profesor, tak samo data urodzenia. Profesor z informacją, żeby zapoznać z i odniesienie do jakieś kolejne nazwisko. Przy Edwardzie widzisz notatkę tak samo, z dopiskiem, dodatkowy dopisek, że bibliotekarz dobrze zna okultyzm i historię, jakieś wierzenia. I na sam koniec zjeżdżam. Poczekaj, daj mi powiedzieć. I z dopiskiem zabrać w podróż. Ach, przepraszam, myślałam, że skończyłeś. Okej. I jak rozumiem, że zjeżdżasz do siebie. Zjeżdżam do wszystkich możliwych Richardsonów. Jest cała wasza rodzina. Z datami urodzin, wypisane profesje, lekarz, pani domu i tak dalej. Przy tobie jest notatka o twojej profesji. I myślę, że jeszcze parę jakichś dat związanych z waszą dwójką. Na przykład rocznica poznania się, tego typu rzeczy. Bo jesteś bardziej, reszta jest bardziej przyjaciółmi Campbella, a ty jesteś jej. Więc jest trochę więcej na twój temat taki osobisty, wasz. Ale to są rzeczy, które jakby to nie są złośliwe. One second, są ważne momenty i takie rzeczy. Do tego dopisany jest bal noworoczny. Tyle. Może inaczej, zaprosić na bal noworoczny. Powiedz mi proszę. I te dopiski ostatnio, te co powiadam, są ołówkiem, więc je można gumować i dopisywać coś na nowo. Oj, nie. W pewnym momencie bardziej przychodzi mi na myśl, że chciałabym sprawdzić jeszcze jedną personę. Harry'ego Walkera. Faktycznie znajdujesz go. Ma dopisek. Ma faktycznie również te same dopiski co wy. Natomiast jest dopisek nie zapraszać na Sylwestra, na bal sylwestrowy. Robi mi się na sercu cieplej, jakby, och kochana Izabel, chowam dziennik, staram się na tyle umieścić go z powrotem, żeby nie było niemalże w ogóle śladu, że był przeze mnie ruszany. No i tak jak mówię, no dopóki nie wróci Izabel, albo dopóki nie przyjdzie do posiadłości Campbellów jeden z moich towarzyszy, to podejrzewam, że dalej tutaj będę czy przeszukiwać, czy czytać jakieś informacji. Raczej zostanę tutaj, chyba że dostanę ewentualnie jakąś informację o tym, że miałabym się gdzieś udać. Okej. I gdzie udałaś się w tym momencie? Pozwolę sobie przeskoczyć do Jane, bo panowie myślę, że są pogrążeni nad książkami. Gdzie udaje się teraz Jane? Do koronera, zapomniałam słowa. Okej. Udajesz się faktycznie do biura koronera. Wita cię bardzo mylnie przyjazna pani. Dzień dobry, w czym możemy pomóc? Dzień dobry, ja do pana Rutgera. Rutgera, rozumiem. Już sprawdzę. Widzisz, że wyciąga taką książkę. Myślę, że gdzieś tam pokazałaś odznakę przy okazji tego, żeby... Tak, oczywiście. Tak też założyłem. Ona otwiera książkę z pracownikami. Niestety nie ma go dzisiaj. Pracuje tylko w weekendy. Zamykają. Dobrze. Można się umówić do niego na spotkanie? Mogę zapisać, że będzie chciała pani przyjść jutro. Tak, oczywiście. Rozumiem, że w tygodniu można go złapać gdzieś indziej? Gdzieś pracuje? Niestety nie posiadam takiej informacji. Sama pani widzi i widzi, że tam lista pracowników to jest dość długa. Nie znam wszystkich, zwłaszcza pracowników weekendowych. Ja pracuję od poniedziałku do piątku. W weekendy jest osobna załoga. Natomiast wydaje mi się, że ma jakąś swoją działalność naukową, ma tytuł doktora Więc myślę, że jakąś ma pracę. Dobrze, rozumiem, że nie ma nigdzie jego adresu albo telefonu, jeżeli ma. Widzisz, że gryzie się z sobą trochę. Mogę podać adres domowy. Poproszę. Jest wpisany tutaj. Poproszę bardzo. Widzisz, że myślę, że ona cię to notuje na karteczce, podając jakiś adres w... No może nie jakiś, nie bezpośredni, ale jakieś niedalekie okolice. Jasne, no to jej dziękuję. Czy ja widziałam, jak ona mnie wpisywała na spotkanie z nim? Tak, widzisz, że może to nie jest wpisanie na spotkanie, to jest notka, że będzie pani detektyw przyjdzie na rozmowę z panem. A w jakich godzinach pracuje? W tym tygodniu otwiera inną, wiesz, na tak zwany grafik. W tym tygodniu będzie zaczyna pracę o 6 w sobotę, kończy po 6 po południu i w niedzielę tak samo. Dobrze, dziękuję. Biorę kartkę i się po prostu żegnam i wychodzę. Okej. Przejdę sobie na chwilę do panów, zwłaszcza do Edwarda, bo skupiasz się na tej części, której nie rozumiesz, bazując na tych znakach, które poznałeś, na charakterze pisma Jacoba. I znajdujesz wpis, którego tak naprawdę skrót i opis tego, co w nim się znajduje. Wyświetlam wam w sumie. Znajdujesz wpisy opisujące, to są krótkie wpisy po kilka zdań charakteryzujące te zjawiska, te wydarzenia. To się ciągnie, ponieważ no, czytanie tego to jest tak naprawdę czytanie każdego słowa osobno po 2-3 razy. Doszukiwanie się liter i tak dalej. Część z nich zgumowano, tudzież zostały zalane albo wyblakł atrament, a jak to zresztą tak bywa, gdy piszesz na drugiej stronie, naciskasz, więc te litery się ponaginały, więc po samym nacisku tym, czym pisano, ciężko dojść. Natomiast jakby w końcu daje ci się odczytać ten tekst dość sukcesywnie i dość zgodnie. Myślę, że oboje jesteście w stanie go bez problemu czytać. W pewnym momencie, gdy już na tym pudełku odczytałeś ten napis, to udaje ci się, zaczynasz pomagać też Edwardowi, tak zakładam. I faktycznie razem gdzieś próbujecie odszyfrowywać te słowa. Tak jak mówię, to jest czytanie słowo po słowie i domyślanie się, co tam zostało zapisane. Tak, myślę, że to jest tak, że ja pracuję nad tym dziennikiem, rzeczywiście wysłupuję te słowa, a profesora wykorzystuję jako, no cóż, jako głosowy notatnik po prostu. Czytając drugą opinię. I drugą opinię też oczywiście, ale głównie właśnie, że ja babrze się w tym mimo wszystko i to jest trochę często takie jest... że jakiś wyraz powtarzam, mówię, a potem nie, tam jest jednak coś tam, jest pewnie taka wykreślanka trochę w tych notatkach. Dokładnie. I dopiero później z tego powstaje jakiś spójny tekst. Dokładnie, myślę, że tak to wygląda. Wam mija czas i wy tak naprawdę spędzicie tam, myślę, że spokojnie do godziny 16 czas. Bazując na tym, co robicie. I myślę, że to w ten sposób. Dla pań myślę, że inaczej. Przejdźmy najpierw do Jane, dla której jest najwcześniej, bo jest godzina, myślę, że 11. Co chcesz zrobić po wyjściu od... Słowem ciekło. Teraz mi to samo. Koronera, o właśnie, dziękuję. Jeżeli ten adres jest na tyle blisko, żebym mogła po prostu przejść się z biura koronera do jego mieszkania z pieskiem, to się przejdę, ale jeżeli jest daleko, to sobie spokojnie wrócę, coś zjem, bo my byliśmy dzisiaj umówieni z Izabel. Wszyscy. Czy nie? Możemy się, no, możemy, na jakieś popołudnie mi się wydaje, że nie. Myślę, że na godzinę 18 okay. Byliście umówieni na afternoon tea, czy coś takiego. Dobrze. To by było bardzo brytyjskie, więc myślę, że coś takiego jak najbardziej wchodzi w grę. No to na pewno będę chciała sprawdzić ten adres, a początkowo po prostu zależy się tego, jak jest blisko, czy albo tam po prostu pojadę, albo pójdę z pieskiem. Myślę, że to jest na tyle blisko, że spokojnie możesz tam pójść. Wiesz też, że masz dużo czasu. Z drugiej strony też myślę, że możesz się jakby w głowie gdzieś liczyć, jeżeli ten mężczyzna nie pracuje na nocki w ciągu tygodnia, no to raczej go nie spotkasz w tym momencie. Jest koło południa. Dlatego zdaję sobie sprawę, że mogę go nie zastać, ale nie odpuściłabym sobie, gdybym była tak blisko i nie zajrzała tam. Okej, to zróbmy sobie, mam pomysł. Rzucisz na szczęście, ale to nie jest w tym momencie. To nie jest w tym momencie rzut, czy on tam jest. Dobrze. Bo gdy podchodzisz i zaczynasz pukać, to nikt ci nie otwiera. Ale jeśli zdasz ten test, to on ma wścibską sąsiadkę. Dobrze. Szczęście, tu jest szczęście. Normalny. Tak. Weszło. Jeden sukces. I widzisz, że to jest kamienica. Jedna z takich nie za drogich, podobno do takich, w której ty mieszkasz. Myślę, standardem. Ale gdy zaczynasz pukać, to słyszysz takie uchylane drzwi za swoimi plecami i widzisz taką... Widzisz starszą... Widzisz tak oko i kawałek sylwetki, trochę szczęśliwych włosów, jakiejś starszej kobiety. Dzień dobry. Dzień dobry, czego pani chce? Od pana. I tak wyciągam jakby moją odznakę i agentka Jane Brown poszukuje pana Rutgera. Dolores Handler. Miło mi. Dzień dobry. Pan Rodriguez jest... Rodriguez jest w pracy. A gdzie konkretnie? Mogłabym go znaleźć? Nie wiem, gdzie pracuje, nigdy z nim nie rozmawiałam, nigdy też nie wspominał. Wiem, że kiedyś był naukowcem i pracował, tu jak wprowadził. Było też widać wiele książek, jak wnosił, kiedy się wprowadzał. Dobrze. Ale... Pracuje... Jest pani tak... Proszę. Pracuje od rana do wieczora, nawet w weekendy pracuje. Tak, a jak wraca wieczorem, to mniej więcej o której? No wieczorami wraca, no... Różnie czasami, jak gdzieś pewnie jakimiś znajomymi pójdzie popić, to wraca później. No a tak zazwyczaj to normalnie, no około 18-19. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziś się zamykają. A ja wracam na komisariat i będę próbowała zadzwonić chyba po prostu do najbliższej uczelni, jaka jest po prostu tutaj w pobliżu, i zapytać, czy po prostu ktoś taki pracuje. Będę go szukała. Mam dużo czasu, więc na razie będę go po prostu szukać. Gdy zaczynasz dzwonić, zaczynasz sprawdzać tego mężczyznę, gdy sprawdzasz, dowiadujesz się, że współpracował z jednym z twoich znajomych, Loganem Norrisonem, i była tam jakaś grubsza afera. To nawet powiem ci bez rzutu. Fantastycznie. Norrisem, przepraszam. I opisana jest ta grubsza afera, czy nie? Myślę, że to było bardziej plotkowanie i tego typu zewki. Zresztą, gdy usłyszałaś, że to Logan, to jakby najlepsze źródło by było dla ciebie, więc mogłaś zazwyczaj to. No wiem, dlatego... Tylko chcę wiedzieć, od czego zacząć, na przykład wypytywanie go, więc... Wiesz, że skończyła się w sądzie i to był jakiś spór sprawny o autorstwa i tego typu rzeczy. I będę teraz bezczelny i zrobimy sobie timeskipa do faktycznie godziny, inaczej, jeszcze jedna osoba, jeszcze omówimy sobie z Mary Richardson, co ona robiła w tym czasie, gdy, bo o godzinie faktycznie 13, około godziny 13 przyszła do ciebie Izabel. Wybacz moja droga, ale muszę iść na spotkanie w spółce rodzinnej, w firmie. Wrócę około godziny 16:30, zjemy potem wszyscy razem z Edwardem, Jane i Loganem kolację na dole u nas i porozmawiamy o tym, co udało się wam znaleźć i o tym, co dalej. Czy jest to... Czy chcesz coś, może chcesz jechać ze mną, albo... Przepraszam, a gdzieś mówiłaś, że jedziesz? Spotkanie biznesowe w rodzinnej firmie. Muszę parę dokumentów przejrzeć, podpisać, porozmawiać z paroma osobami. Godzinka na miejscu, nie dłużej, więc na 16 na pewno wrócę. Może trochę więcej niż godzinka. Wiesz co? Właściwie bardzo chętnie. Okej. Okay. Tylko powiedz mi proszę, bo to przeszukiwanie takiej ilości pomieszczeń tak dokładnie to jest masa czasu, więc ja nie wiem, czy to wszystko... Tak, dlatego tak z godziny 10 zrobiła się 13. Okej. Okay. Dla ciebie. Jeszcze przeglądanie tego dziennika i tak dalej, to myślę, że faktycznie zrobiła się ta godzina koło godziny 13, ona na 14 mówiła, że ma spotkanie. Znaczy... Na pewno w trakcie gdzieś tam tego przeszukiwania, gdzieś tam w pewnym momencie wyskoczyłam do kuchni po kwasonta. Okej. Okay. Trochę chcę was już zebrać w jedno miejsce, ale odegramy to szybko. Znaczy ja ci opiszę, co się stało, dam ci opcję zareagowania i tak dalej. Pojechaliście do... Sekunda. Pojechaliście do... Widzicie, zmienił się obraz, prawda? Pojechaliście do Scott and Campbell Sea Transport Company. Budynek jest wysoki, ceglany. Pracuje to kilkadziesiąt osób. Gdy wchodzi gdy wchodzisz z Izabel, to ludzie zaczynają się, okłaniają się, witają się. Od razu słyszysz kondolencje i oczywiście, gdy tylko gdy weszłaś z Gdy tylko weszłaś weszłyście do tej zakładu, gęsto ustawione biurka, dużo kalkulatorów mechanicznych, maszyn do pisania, paręnaście telefonów. No tu się dużo rzeczy dzieje generalnie w tle, natomiast poszłyście od razu na wyższe piętro. I tam od razu przywitali was dwaj mężczyźni. Jeden to Freddy Howard. Przedstawił się jako prawnik. Powiedział, że został ci przedstawiony jako prawnik w firmie Izabel. I z nim przywitał się Harry Mitchell i został ci przedstawiony jako zarządca firmy, któremu jakby płacą za to, żeby samemu nie zarządzać. Natomiast obaj mężczyźni jakby przywitali się z Izabel, wyrazili swoje współczucie. Myślę, że widziałaś obu też na pogrzebie, gdzieś ci mignęli. Gdy teraz ich widzisz, to doskonale wiesz, że tam też byli. Zostali ci teraz przedstawieni, że tak powiem, poprawnie. Izabel poprosiła cię, proszę droga Mary, usiądź, wskazała ci stolik, niewielki stolik kawowy. Poczekaj proszę na mnie, musimy mówić pewne poufne tematy poruszyć. Jak najbardziej. Zniknęła za drzwiami i faktycznie po godzinie pozaserwowano ci jakąś kawę, czy herbatę, czy czego sobie Mary zażyczyła. Zaserwowano ci to i po godzinie, po jakiejś godzinie faktycznie Izabel wyszła i zobaczyłaś tylko takie westchnienie ulgi, gdy opuszczała ten gabinet. I w takim razie możemy już iść, chodźmy. Znaczy w międzyczasie tam będę chciała zagadać czy sekretarkę, czy może kogoś, tak. Small talk na zasadzie jak teraz wygląda praca w firmie, co myślę o Jacobie. Chciałabym jakieś takie... Okej, widzisz sekretarkę, młodą kobietę. Myślę, że gdy zapyta się mnie, przedstawić się jako Sophie Miller, to ona podeszła i też proponowała ci picie, herbatę. Ona po tym, jak ci ją podała, to faktycznie siadła na swoim biurku i zaczęła segregować pocztę. Więc też okazja, żeby ją zagadać. Proszę cię bardzo, odegrajmy to. Ty jesteś Sophie, tak? Tak, jestem sekretarką sekretarką pana Mitchella. Miło mi cię poznać. Mi również. Przykra sprawa. Tak. Wszystko się stało. Tak, to bardzo smutne. Pan Campbell często tu bywał. Dość dobrze go znam. Bardzo często? Bardzo, no, często, no, to jego firma. Jakby, ale wiesz, te pytanie było zaserwowane ze spojrzeniem moim, wiesz, takim spojrzeniem moich oczu z góry na dół na nią. No, bywał tu często, to jego firma, konsultowali wszystkie ważniejsze decyzje, inwestycje. Może nie bywał tu tyle, co pan Mitchell, ale przychodził niemal codziennie. Zdarzało się, że nawet w dni wolne nadzorował przedsiębiorstwo. W końcu, jak to się mówi, pańskie oko konia tuczy. No tak. Niesamowity, wspaniały człowiek, nieprawdaż? Tak, chociaż nie miałem za bardzo okazji go poznać, ale to on w sumie pomógł mi znaleźć tu pracę. Wychowywałem się niedaleko domu Campbellów w biedniejszej rodzinie, a pan Jacob opłacił mi kursy maszynistki i sekretarki. Też zapłacił za korepetycję językową, potem pozwolił pracować tutaj. Oczywiście najpierw niżej, ale szybko udało mi się awansować. Uśmiecha się gdzieś tak trochę dumna, ale to jest trochę dumna z siebie, a jednocześnie jest to smutne, no bo osoba dla niej ważna, jej dobroczyńca, zmarł. A pojawiały się tutaj jakieś persony mniej wdzięczne? Jakaś konkurencja, ktoś złowrogi, ktoś źle życzący? Czy źle życzący? No raczej w tak dużych przedsiębiorstwach ludzie nie życzą sobie źle, może pod nosem, ale raczej nikt nie pozwoli sobie na oficjalne oskarżenia czy spory. Było u nas parę kontroli nasłanych ewidentnie złośliwie z różnych urzędów, ale wszystkie przeszliśmy pomyślnie. Pan Jacob mówił zawsze, że nie chce być złośliwy i nie chce z nikim walczyć, dlatego wszystko ma być czyste. Żeby jedyne co trzeba było robić, to kontrolę zdawać, a nie próbować łapówek czy innych brudnych sztuczek. Rozumiem. Parę razy były jakieś propozycje, cisza trochę głos, jakieś propozycje, żeby coś delikatnie naciągnąć przez poprzedniego zarządcę, ale on już dawno tu nie pracuje, z tego co słyszałam. Natomiast po którejś z kolei pan Jacob go zwolnił. A jak on się nazywał? Nie znałem go osobiście. Może pani Izabel będzie pani w stanie odpowiedzieć. Ja już przyszłam, kiedy przedsiębiorstwo prowadził pan Miller. Mhm. Boże, nie Miller, Mitchell, przepraszam. Mitchell. A panienka Izabela? Czy ktoś nie jest zbyt zadowolony, że teraz ona to wszystko przejmie? Bardziej wszyscy są zadowoleni. W końcu będzie musiała znaleźć męża, ale nikt tutaj jej źle nie życzy. Jest bardzo lubiana, a raczej wszyscy jej współczują. Pan Jacob, jak na tak dużego przedsiębiorcę, bardzo dobrze traktuje pracowników. To wiele osób na przerwach kawowych czy podczas innych rozmów mówi, że jeszcze nigdy nie pracowało w przedsiębiorstwie, gdzie byłoby tak przyzwoicie. Zazwyczaj, gdy porównują stawki z innymi, to jesteśmy dużo powyżej podobnych stanowisk w innych przedsiębiorstwach. A niech mi pani jeszcze powie, bo pani na takiej pozycji, wiadomo, zdarzają się różne sytuacje. Czy w ostatnich dniach nie zauważyła pani czegoś dziwnego? Czy może pan Jacob jakoś zachowywał się inaczej? Może o czymś wspominał? Nie, właśnie powiem szczerze, że bardzo mnie cała sytuacja zaskoczyła. Się dowiedzieliśmy jego śmierci. Widziałam go w piątek. Siedział u nas do godziny 18. Zostałam trochę dłużej, zazwyczaj kończę pracę o 17, ale on został z nami u nas, musiałam przez niego zostać do 18, ponieważ sprawdzał jeszcze jakieś dokumenty i rozmawiał z panem Mitchellem. Natomiast to nie było jakieś burzliwe spotkanie, to były normalne rozmowy. Często zostawali trochę w nadgodzinach, a jako sekretarka, w takich sytuacjach mam obowiązek zostać dłużej do momentu, kiedy nie wyjdzie pan Mitchell. Razem z nim zamykam tak naprawdę budynek. Rozumiem. To wszędzie. Jakby gdzieś tam jeszcze, jak będzie jakiś taki small talk, jakby kompletnie uciekający od tego tematu rozmowy, no i już będę czekała na Izabel. Ona cię widzi, że ona też się traktuje jako przyjaciółkę w momencie, kiedy zobaczyła cię z Izabel. No tak naprawdę tak cię przedstawiła. Natomiast, żeby już tego nie przedłużać... przepraszam jeszcze, bo to nie tak, że chcę przedłużyć, tylko czy mogę prześwidrować ją, czy ona coś przede mną ukrywa? Oczywiście, proszę cię bardzo. Co byś... Psychoanalizę tak naprawdę teraz bym chciał, bo to jest już typowe analizowanie cudzych... Ojej. Coś z tym robisz? Nie. Jakieś forsowanko, coś ten... A powiedz mi, co się stanie. Nie. Jakby to nie jest... Nie. To jest normalna porażka, tak? Jak dobrze rozumiem. Znaczy, wydaje ci się, czy ukrywa przed tobą coś. Zwykłe niepowodzenie. Zachowuje się normalnie jak osoba w pracy, o. To też nie tak, że lubi tu przychodzić. To jest praca, tak? Nie przychodzi tu dla przyjemności, przychodzi tu zarobić pieniądze. I gdzieś tam widzisz, że zaczęła, gdy skończyłaś tam rozmowę, wróciła do swojej pracy. Może gdzieś trochę jest naburmuszona, bo przez rozmowę z tobą musi teraz się albo pospieszyć, albo zostanie jej na jutro, albo będzie musiała zostać trochę dłużej w pracy, tak? Więc gdzieś tam lekki grymas na jej twarzy, ale to nie jest tak, jak mówię. Może przez to właśnie nie jesteś w stanie do końca odczytać tego, o co w niej chodzi. I teraz, moi drodzy, chciałbym już przeskoczyć do faktycznie... Przerwy. Czemu przerwę? Jeszcze chwila. Po tej scenie sobie zrobimy przerwę. Jest godzina, dojdziemy sobie do godziny faktycznie 18. I dzieje się... Zostaliście zaproszeni na... Teoretycznie powiedziała to jako herbatę, ale faktycznie gdy przyjeżdżacie, gdy przybywacie... Czy ktoś z was jest przed czasem? O, może tak. Okej. Możliwe, że też my z Edwardem będziemy wcześniej, bo po prostu wcześniej wyjdziemy z biblioteki. Okej. Myślę, że akurat wy będziecie stricte na czas, bo jakby no rozczytywanie tego wszystkiego, tak jak zaznaczyłem, to jest naprawdę mozolnie idzie. Natomiast gdy przybywacie, faktycznie widzicie, że w domu myślę, że Mary Ann Richardson siedzi gdzieś w salonie. Czym się mogła zająć Mary Ann, gdy przybyłyście? Bo ty miałeś tak naprawdę godzinę. Izabel poprosiła cię o chwilę, że chce chwilę pobyć sama i poszła po prostu się przygotować na spotkanie. Czy w jakiś sposób odświeżyć? Można gdzieś zaproponować coś podobnego. Natomiast myślę, że ty już siedzisz na dole. Czym się zajmuje w salonie, w którym postawiono na środku duży stół. Zastawiono go 5 nakryciami. Nazwijmy to w pełnej obstawie, czyli jest talerz na zupę, zestaw sztućców, przygotowano kieliszki, szklanki i tak dalej. Czy Mary Ann siedzi już przy stole, czy może gdzieś na uboczu, wygląda przez okno, czeka w przedpokoju na innych? Najpewniej będę czekała w przedpokoju i jeżeli nie będę miała nic ciekawszego do roboty niż krótkie czekanie, to złapię za tą gazetę, którą czytała Izabel i ją będę czytała. I pierwsza w takim razie wchodzi Jane. Jane oczywiście otwiera ci młody mężczyzna Hugo. Otwiera drzwi, zabiera twoje okrycie, zaprasza cię, wprowadza cię do... Myślę, że nawet nie wprowadza cię do salonu, bo jest tu Mary Ann. I to jest pierwsza osoba, którą tu widzisz tak naprawdę po nim, który on zabrał cię, po prostu tylko okrycie gdzieś zniknął, zostawiając was same. Witaj. O, Jane, witaj. Jak ci minął dzień? Owocnie? Chciałabym to powiedzieć, ale przeszukałam praktycznie wszystko i nic nie znalazłam. To przykro mi. No ja mogę powiedzieć jedynie, że zajmuję się sprawą. Została ponownie otwarta i z przyjemnością powiem to również Izabel. Och, no to moje gratulacje. Cudownie. Ten człowiek, o którym było wspomniane, ten policyjny ham, tak? Tak. Mam nadzieję, że to on zostanie ukarany. Ja również liczę na to, że to, co zrobił, by zamknąć tę sprawę, zostanie na światło dzienne wyciągnięte i konsekwencje za to absolutnie odczuje na sobie. A miałaś też kontakt z tym człowiekiem, który... z koronerem. Nie, jeszcze nie. Jutro jestem umówiona, ponieważ dzisiaj nie mogłam go znaleźć. Czyli w sensie pracuję gdzieś, ale niestety nie dowiedziałam się gdzie. Ale dowiedziałam się ciekawych rzeczy, ale to chyba poczekamy na resztę. Tak, to dobry pomysł. Zresztą gdzieś tam wyglądam za okno. Pewnie niebawem już będą. Myślę, że w tym momencie, czyli chwilę po Jane, gdzieś gdy wybiła godzina 18, takie 5-10 po, zjawiają się panowie, którzy musieli się przebrnąć przez popołudniowe korki, żeby się tu dostać. Wchodzicie, faktycznie gdy tylko pukacie, Hugo zjawia się praktycznie nie wiadomo skąd, żeby otworzyć drzwi i wam również zabierze wierzchni okrycia. Jakieś kurtki, płaszcze, czy w co też się ubraliście? I faktycznie widzicie, że są tutaj Jane i Mary. Wchodzimy. Witam was. Witamy. Drogie panie, jesteście już? Tak. Owocny dzień? No, oczywiście, ciężko pracowaliśmy. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Ja się rozglądam za Izabel w sumie. Myślę, że gdy ona usłyszała, że weszli ostatni goście, teraz schodzi po schodach. Jeszcze sobie... aktywujemy scenę, która powinna być. Izabel schodzi, ubrała się ciut bardziej, w sensie to nie jest ubiór do końca wieczorowy, ale jest ubrana nie w takie codzienne ubrania, tylko trochę, nazwijmy to, lepsze. Jakąś taką po prostu suknię. Bardzo mi miło, że jesteście punktualnie. Proszę, zjedźmy najpierw, na pewno mieliście wszyscy ciężki dzień i najpierw zaspokójmy głód, a później porozmawiamy o tym, co udało wam się dowiedzieć. I faktycznie wprowadza was. Przede wszystkim zapomniałem, żeby coś zjeść w ogóle. Mhm. Prawda, powinienem o tym pamiętać. Wprowadza was do salonu i zaraz chwilę po was faktycznie na stole zostaje podana. Właściwie zabrano te talerze, które wam rozstawiono, czyli takie głębokie na zupowe, że tak powiem. Zabrano je i po chwili przyniesiono wam gęstą zupę o kolorze różowym z położoną na wierzchu, na środku talerzu, krewetką. Ja tylko dodam, że pójdę zmierzyć cukier, żeby było wiadomo, ile muszę, po prostu podać insulinę przed. Mhm. Okej. Myślę, że robisz to w łazience. No to oczywiście poproszę o skierowanie do łazienki. Mhm. Jasne. Żeby nie było. Okej. Myślę, że po dzisiejszym dniu faktycznie, jako że nie miałeś czasu od godziny 8, czyli przez ponad 10, myślałem wcześniej, że przez ponad 10 godzin, a nie, ty jadłeś coś, deklarowałeś. Czy zjadłeś to, co tam sobie przygotowałeś, czy nie, czy uznasz, że... Myślę, że jak hieroglify skończyłem wcześniej, więc jak pracowałem z Edwardem, to miałem na to czas. I w takim razie jakby myślę, że cukier gdzieś tam w normie będzie. Ale, że tak powiem, wejdźmy do jedzenia. Więc najpierw oczywiście został wam podana zupa. Po zupie zebrano talerze i podano wam talerze z plastrem pieczonej cielęciny. Obok tego są ziemniaki oraz pokrojony zielony ogórek w takie delikatne paski, że jakby to jest ogórek, stanowi całość, a wygląda, jakby był pokrojony, a na samej pieczeni jest taki dość spora plamka ciemnego sosu z pieczeni. No oczywiście na końcu wleciał deser. Został podany pudding, który został podany w ten sposób, że na środku płaskiego talerzyka podany jest waniliowy pudding, w którym jakby widać wzorki naczynia, w którym było ewidentnie zrobiono specjalnie, ponieważ takie kwiatowe zdobienia, a polany jest taką spiralą z gęstego malinowego sosu. Bardzo dziękujemy za tak szczegółowy i przyjemny opis jedzenia o tej godzinie. Tak, dzięki. Proszę, proszę. Po 22 to w końcu mogłem się odpalić, tak? Ja przypomnę, że nie jadłem kolacji przez swój poziom cukru, także dziękuję bardzo. Nie ma za co, pomocny ja. Myślę, że... Wrzucamy na poczytalność. Do oczywiście deseru podano... Kto chciał kawę, podano herbatę. Oczywiście do wszystkich poprzednich dań było podawane wino. Najpierw białe do zupy, później zmieniono na czerwone, bardziej pasujące do tego typu dania. Oraz znowu zmieniono na białe, ale tym razem półsłodkie do deseru. Myślę, że podczas tego trwały rozmowy, ale bardziej był to small talk i jakaś taka rozmowa na zasadzie trochę odcięcie się od tego, co się wydarzyło, żeby po prostu odpocząć trochę od tych wszystkich wydarzeń psychicznie. Ale gdy zabrano talerzyki po deserze, myślę, że stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, krople uderzyły o szybę, rozpoczynając deszcz. A po drugie, zmieniono się nastrój ze względu na temat rozmowy. I zrobimy sobie w tym momencie chwilkę przerwy higienicznej. Siedzicie spokojnie przy stole i atmosfera trochę się zmieniła. Na dworze zaczęło padać. W końcu to Londyn. I cóż, bardzo miło mi z wami się spędza czas, ale chyba musimy zacząć temat, który tak naprawdę jest clou tego, co dzisiaj robiliśmy wszyscy prawie. Dobrze, Izabelu, może właśnie zacznę od tego, co jest najważniejsze. Wydaje mi się, że sprawa twojego ojca została na nowo otwarta, więc oficjalnie prowadzimy śledztwo. To dobra informacja. Myślę, że to będzie dodatkowy atut w związku z możliwościami, które to otwiera przed nami. Natomiast proszę, żeby to było poza szumem medialnym. To nie jest ani zdrowe dla mnie. Wiecie, dużo ludzi wie, gdzie mieszkamy. Kiedyś była jakaś sprawa, w której tata uczestniczył oficjalnie, wspierał kogoś w jakiejś rozprawie i nie dało się wyjść z domu, bo stał tabun dziennikarzy i innych pismaków. To naprawdę utrudnia życie. Izabelo, możesz mi wierzyć, że ja nie lubię współpracować z dziennikarzami, więc jak najchętniej w ogóle będę unikała tego tematu, więc naprawdę to nie jest raczej problem. Zrobię co w mojej mocy, by znaleźć winnego śmierci twojego ojca i żeby to nie była nagonka medialna. Oczywiście. Bo nie to jest dla mnie ważne. Cieszy mnie to, ty sama też rozumiesz, nasza firma jest sygnowana naszym nazwiskiem i takie rzeczy jak morderstwo mogą mieć, poprzedniego właściciela mogą mieć bardzo negatywny wpływ na akcje firmy, współpracę firmy, a to by oznaczało, że bardzo wiele niewinnych osób, które w ogóle nie jest w to zamieszanych, może stracić pracę. To jest najważniejsze w tym momencie. Nasza firma zatrudnia prawie 2000 osób. Gdyby coś się stało, to musielibyśmy zacząć zwalniać, a najpewniej zwolnienia zaczęłyby się od tych najbiedniejszych. To byłby dla nich na pewno straszny cios. Nie chcemy do tego dopuścić. Oczywiście, jakby tak jak mówiłam, to nie jest dla mnie w ogóle ważne, żeby to było medialne. Nie chcę się na tym wybić. Zależy mi, żeby znaleźć sprawcę. Dobrze. Edwardzie i Loganie, udało wam się znaleźć coś w dzienniku, odczytać coś? Pracowaliśmy nad tym cały dzień i nad tymi hieroglifami. Przyznam szczerze, troszeczkę gryzłem się w język, by nie zacząć tego z siebie wyrzucać jeszcze przy obiedzie. Ale tak, tak, zdecydowanie udało mi się, nam się odzyskać trochę informacji oraz przetłumaczyć hieroglify. Można by więc rzec, że to, co znaleźliśmy, jest intrygujące, trochę przerażające. Szczególnie to, co znaleźliśmy w dzienniku. Chociaż w sumie to co jest w hieroglifach, też wydaje się niepokojące. Przeczytam wam może moje notatki, to co udało nam się wyciągnąć. Jaka była dokładniejsza analiza tego co było w dzienniku. Więc parę wyrywków, które udało mi się odzyskać. Majem 1890 roku wyruszyła wyprawa archeologiczna z Londynu do Kairu, a potem dalej, na południe, aby w pewnym momencie odbić w okolice Doliny Królów. Jednak jej celem nie była Dolina Królów, a Dolina Szlachty. Położona w sąsiedztwie grobowców królów, grzebano tam dostojników i bogatych szlachciców, a także kapłanów. W lipcu 1890 roku wyprawa dociera na miejsce. Profesor, dwóch jego asystentów, jeden służący oraz Jacob. Na miejscu za bezcen wynajęto kilkunastu miejscowych do pracy fizycznej. Na początku listopada zostało odkryte i odsłonięte. Znajdowało się w jaskini, która z zewnątrz była niezwykle ciężko dostępna. Pod koniec listopada odsłonięto wrota, prawdopodobnie te z rysunku, i otwarto. Grobowiec okazał się dość spory, jak na ten należący do kogoś szlacheckiego pochodzenia. W styczniu otwarto główną komorę. Profesor po zlustrowaniu jej zabronił wchodzić tam innym. Kazał trzymać straż. 3 dni po otwarciu komory ginie pierwszy z asystentów. Rzekomo od zatrucia wodą. 2 dni później ginie kolejny od ugryzienia skorpiona. Kolejne wpisy opisują podróż Jacoba najpierw do Kairu, potem do Londynu. Jednak nie wspominają nic o pozostałych członkach ekspedycji. Nazwiska zostały starannie zatarte. Tak więc pod całą wyprawą do Afryki jest wiele tajemnic, których niestety nie udało nam się odkryć. Nie ma ich w dzienniku prawdopodobnie. To jest też pewnie, myślę, ten powód, Izabelo, dla którego twój ojciec nie chciał, byś ty tam jechała, byś nawet wiedziała, że on tam bywał. Ale myślę, że może mieć to związek z tym pudełkiem i to, co było w środku. Profesorze. Naturalnie. W tym pustym pudełku, w którym znalazły się hieroglify, ciężko było je rozczytać. Szczególnie, że nie do końca jeszcze znamy się na owych zapiskach, ale w wolnym tłumaczeniu ci, którzy posiądą ten przedmiot, przejmą świat. Pytanie, co to jest za przedmiot, i też nie było go w pudełku. Można zakładać, że twój ojciec przywiózł go ze sobą, ale nie ma go. Może to było celem. Co ciekawe, też jeszcze interesujące jest, kto zajmuje się takimi hieroglifami, tak z połączeniem tego, co znaleźliśmy w dzienniku. Gdyż, jak profesor Logan zauważył, słownik, na którym mogliśmy opierać to tłumaczenie, jakby jest napisane przez tego samego człowieka, z którym kontaktował się. Na podstawie. Thomas. Na podstawie. Znaczy dwie rzeczy. Zwrócę wam uwagę. Po pierwsze, to jest fundacja Thomasa Younga, ale list pisał ktoś inny. Zerknijcie sobie w handoucie, proszę. To jest jedna rzecz. Ethan Marshall. To jest jedna rzecz. Druga, i ten słownik, który, tak jak jeszcze raz powiem, ten słownik, którego używałeś, a właściwie opracowanie hieroglifów, z którego korzystałeś, jest na bazie jakiejś pracy Thomasa Younga. On nie jest autorem. Autor jest zupełnie inny. Tak, Do tego zmierzaliśmy w każdym razie, tak, że miał to związek z Thomasem Youngiem, czyli w sumie z tym samym panem, który jest odpowiedzialny za fundację, od której pan Ethan Marshall wysyłał zaproszenia do Muzeum Egipskiego. Wiecie co? Tak mówicie o tym muzeum. Jest tutaj. Jest tutaj informacja o tym, że jutro o godzinie 14 ma się odbyć swego rodzaju mommy party? Tutaj jest to w tym muzeum. Może warto by się tam w takim razie udać. Może nawet, skoro pan Young jest zainteresowany tego typu, powiedzmy, wyzwaniami oraz z tematami, to może uda się go spotkać i z nim porozmawiać. Jest to o godzinie 14, a wejście kosztuje 50 funtów. Można by też bezpośrednio zapytać o te hieroglify. Oczywiście nie pudełko, ale mam je przerysowane. Może coś więcej o nich powie. Może na tym spotkaniu też spotkamy kogoś, kto będzie warty jakiejś uwagi z naszej strony. To muzeum jest całe poświęcone Egiptowi, z tego co udało mi się dowiedzieć, więc może część rzeczy, które wiecie, ktoś tam będzie się na tyle dobrze znał, że podpowie nam, wam. Niestety nie mogę jutro uczestniczyć w tych spotkaniach. Co do wstępu, nie przejmujcie się. Przekażę wam zaraz środki na wejście tam, to jest niebagatelna kwota, więc myślę, że przekażę wam pieniądze na wejście. Myślę, że tak czy tak musimy być ostrożni, gdyż skoro Jacob trzymał to w ukryciu, to może mieć to jakieś ukryte znaczenie, więc trzeba ważyć na słowa. Co do pudełka, nie byłabym... może lepiej go nie pokazywać rzeczywiście, ale myślę, że powinniście zabrać jedno z zaproszeń i powołać się, że napiszę wam list polecający, że to od naszej rodziny dostajeliście polecenie i jakby jesteście naszymi przedstawicielami. Skoro takie rzeczy pisali do taty, myślę, że pomoże wam to w jakiś sposób. No, oczywiście. A Izabelo, w sumie chciałem zapytać o coś, tak mi coś po głowie chodzi. Czy masz może wiedzę, od kiedy w sumie twój ojciec tak bardzo zaangażował się w pomoc innym? Jeśli mam być szczera, to od zawsze go takim pamiętam, że pomagał. Bardzo też głosił. Wychował mnie przecież tak, żeby pomagać innymi, że to, że mamy pieniądze, to dar od Boga i nasze szczęście, i tym trzeba się dzielić, ponieważ to szczęście później do nas może to szczęście później też wraca do nas, a po drugie pomaganie innym ludziom jest przyjemne. Dzięki temu zyskuje się dobre, życzliwe osoby w swoim otoczeniu i czyni się dobro. To tata był taki, od kiedy pamiętam. No, oczywiście, niezwykły i wspaniały człowiek, to nie ma wątpliwości. Pamiętam kiedyś sytuację nawet, że pozwolił jakiemuś dzieciakowi ukraść sobie portfel specjalnie, żeby... Cóż, nie było tam wiele. Czasami nosił dwa portfele, właśnie jeden specjalnie takie okazje. Tylko po to, żeby te dzieci nie umarły z głodu i zimna w czasie zimy. Potem często wysyłał tam kogoś w takie miejsce i oferowali im pracę przy statkach, czy w dokach, tudzież jako kurierom. Dzieci często były po prostu zbyt dumne, żeby poprosić o pomoc i nie ufały dorosłym, ale pracą chętnie się podejmowały. Paru takich wyrosło już całkiem nieźle i nawet założyli rodzinę. Uśmiecha się gdzieś do swoich myśli. A ty, Mary, znalazłaś coś? Niestety nie. Myślałam, że może gdzieś jeszcze odnajdę jakieś skrytki czy jakieś takie ukryte rzeczy, ale przeszukałam wszystko i nie znalazłam absolutnie nic. No jedynie to tą informację o tym mommy party w muzeum. Jane, tobie się udało coś więcej poza otwarciem sprawy na nowo? Nie za bardzo. O której godzinie jest mommy party? O 14. Jest o godzinie 14. Nie za bardzo mi się udało oprócz otwarcia sprawy, ponieważ jestem umówiona na jutro, niestety, z koronerem, więc dowiem się więcej dopiero jutro. Mam nadzieję, że przed tym spotkaniem w muzeum już będę wszystko wiedzieć, więc będę mogła trochę dać światła na całą sprawę. Raport jest śmieszny, jeżeli nie ukrywam, jeżeli mam być szczera. Myślę, że możesz mieć go przy sobie, jeśli chcesz. Wiesz co, nie, bo ja mogłam zostawić, bo tak naprawdę w tym raporcie nic nie ma, więc jakby gdyby było coś ciekawego, nie, a tak to nie, raczej nie wzięłam dokumentów, bo jakby jestem agentką, która mocno skupia się na tym jakby na prawie i nie można pokazywać raportu osobom postronnym po prostu, więc mogę powiedzieć wszystko, co w nim było, ale nie mogę go fizycznie pokazać, więc jakby... Pisałem wam w kalendarzu mumia party, że tak powiem. Także macie do tej godziny, jak coś. Raport był napisany, czyli policjant stwierdził, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Więc muszę porozmawiać z koronerem, żeby wyjaśnić tę sprawę, niestety. A powiedz mi, na którą to się z nimi jutro umówiłaś? Nie mam konkretnej godziny, ale od godziny 6 będzie w pracy, więc od razu, jak tylko wstanę, pojadę do niego. Bo tak się zastanawiam, jakie plany dalej mamy. Oprócz wygląda na to, że idziemy na mumia party. No dobrze, czyli odwiedzimy fundację i... Trudno jakby zaplanować coś więcej, ponieważ nie wiemy, czego się tam dowiemy, po prostu. Jeżeli uda nam się dowiedzieć czegokolwiek, panowie, czy już cały dziennik przejrzeli, czy jeszcze będą do niego siadać? To ja tylko powiem, w tym dzienniku już więcej z niego nie wyciągniecie. Okay. Znaczy, przepraszam, chodzi mi tutaj o taki aspekt, że... tego, co Edwardzie czytałeś z dziennika, możemy jeszcze odwiedzić antykwariat i tak. Rachmistrz cmentarny? Pan Marszal? Jakby polecam antykwariat, ponieważ ja i tak tam z wami nie pojadę, więc wtedy bym na przykład mogła być u koronera i byśmy mieli dwie sprawy już po prostu z głowy. To może w momencie... Wiecie co? Mam rozwiązanie. Znaczy, pan Marszal to był muzeum, moja droga. Antykwariat nie miał nazwiska. Antykwariat w nazwie miał Smith & Smith. Tak, on jest bardzo podejrzany, więc tam raczej nie ma nazwisk prawdziwych. Ale tak, w sensie komentarz oczywiście możemy odwiedzić, ale to ewentualnie, jeżeli Izabelę by interesowało, bo chodzi na to, że leży tam ktoś z rodziny, o którym... Nie zdawała sobie sprawy. Chodzi o Edwardzie, o rachmistrza cmentarnego, że on miał na nazwisko Marszal. A, Chester Marszal, rzeczywiście. Widzisz, wypadło mi. To zbieżność rzeczywiście. Ethan Marszal jest w muzeum. Naprawdę? Tak. To jest kustosz Muzeum Egipskiego Fundacji Thomasa Younga. Masz rację. No dobrze. Czy w takim razie... To może zróbmy tak, że ja, jeżeli oczywiście Jane nie chciałabyś, to mogę ja z tobą pojechać do koronera, a pan Logan i Edward by pojechali do antykwariatu? I tak patrzę na obu panów. Wiesz, wydaje mi się, że w tym antykwariacie będzie potrzebny ktoś, kto jednak... Widać, że próbuję znaleźć słowa, które nie obrażą nikogo. Kto bardziej zna się na ludziach. Polecałabym, że ja na przykład pojadę z panem Loganem, a ty udasz się z Edwardem do antykwariatu. W sumie racja. Myślę, że moja dodatkowa ocena przy pracy koronera może być przydatna. Tak, szczególnie, że wyczułaś formalinę przy tej igle. I teraz tak spoglądamy Edwarda. To co, Edwardzie? Co ty oczywiście. Na to? To dobry pomysł. Dobrze. Czyli tak. A czy chcielibyśmy w takim razie tyle praw jutro załatwić? Wiecie, mumia party i... Czy my chcemy odwiedzić tego rachmistrza? Widzicie, że... nie. Sekundka. Widzicie, że Izabel Stark, o tym wspomniałeś, faktycznie sięgnęła po tą gazetę, która gdzieś teraz leży w jakimś stojaku na gazety i wyciągnęła to ogłoszenie i według tego, co tu piszą teraz w Transasie, to potrwa około 2 godzin, a później przewidziany jest jakiś bankiet zapewne. Myślę, że ten cmentarz już odwiedzimy na spokojnie. Nie wiadomo nawet, czy to ma jakikolwiek związek. Zresztą nikomu nic nie ujmując, na cmentarzu raczej ludzie są małomówni. To prawda. I będziemy mieć jakieś informacje, które można już jakoś zapytać o cokolwiek. Ale chodzi też tak jak mówiła Jane, nie wiemy, coś tak naprawdę dowiemy w tym muzeum. Może spotkamy pana Younga, który też coś może nam przedstawić więcej, za czym moglibyśmy podążyć dalej. Ale chodzi mi właśnie o te same nazwiska pana Chestera i Chana. I to może tutaj jest jakieś powiązanie, no jeszcze ta skrytka. No, ale będąc przecież... w muzeum możemy się zapytać pana Ethana Marshalla o ewentualne powiązania. No dobrze. To wiesz, może być... O 14 jest ten cały mumia party, więc trzeba wziąć pod uwagę, że jednak do tego spotkania trzeba się przygotować, biorąc pod uwagę, że później będzie bankiet, więc od rana zajmiemy się zapomniałam znowu kolejnego słowa. Koronerem i antykwariatem, a później pójdziemy na bankiet i zobaczymy, co się dowiemy po prostu na tym party. Nie planujmy zbyt wiele, bo nie starczy nam czasu. Wybaczcie, jakoś tak właściwie nic dzisiaj nie zrobiłam i czuję się trochę winna. Może nie tyle co winna, co chciałabym więcej zrobić tak jak wy i może dlatego od razu pomyślałam, żeby jak najwięcej zrobić. Spokojnie, moja droga. Sprawdziłaś, co jest tutaj, a to też bardzo istotne. Wiemy, że tutaj nie musimy szukać. Cóż. Spokojnie, tak jak na wykładach wspominałem ci wielokrotnie. Czasem nie znaleźć nic, to znaleźć wszystko. No tak. Ale jak pamiętasz, czasem na wykładach zdarzyło mi się troszeczkę nie słuchać, ale to tylko bardzo rzadko się zdarzało. Zazwyczaj tą wiedzę najważniejszą słuchałam pilnie. Poza tym jednym konkretnym egzaminem, ale nie wracajmy do tego. Także rozumiem, że na jutro się kompletnie odbijając tą rozmowę. Znaczy, także... Izabel zaczyna to słuchać tak delikatnie, wiesz, w taki bardzo dystyngowany sposób, gdzieś ręką delikatnie zasłania usta. I tak, ale widać po jej policzkach, że się uśmiecha. Być może jest to pierwszy jej taki... normalny uśmiech od dłuższego czasu, a na pewno od czasu śmierci ojca, który u niej obserwujecie. Jakby dla mnie Izabel jest na tyle ważna, że podejrzewam, że gdzieś to ewentualnie mogę kątem oka zauważyć i gdzieś tam też delikatnie się uśmiechnę. I czy ewentualnie chciałabyś, Izabel, jeszcze, żebyśmy coś sprawdzili? Czy coś może jeszcze dowiedziałaś się? Ten cmentarz, o którym wspominaliście, to jest dziwne. W sensie tata ukrywał przede mną swoją rodzinę, to jest... Dla mnie to jest dziwne. byłabym wdzięczna, gdybyście to sprawdzili, przynajmniej pobieżnie. Ja niestety jutro muszę, przewraca trochę oczami, udać się na pewne przyjęcie. Rozumiecie, obowiązki, które przejąłem po tacie, do tego zobowiązują. Natomiast chciałam bardzo wam podziękować za tą całą pomoc i to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Dziękuję. Widzicie, że z uśmiechu szczerego rozbawienia, które gdzieś wzruszyła się i gdzieś tam bardzo spoważniała. Może inaczej, rzućmy sobie na coś, co pozwoli wam odczytać ją, jej emocje. Psychologia, psychoanaliza, coś takiego. Sprawczość. Może być, spostrzegawczość też może tutaj zadziałać, jeśli chcesz. No, to był spot hidden, nie? Jasne. Spostrzegawczość. No to są chyba jakieś piękne w ogóle złoty nieporozumienie. Mhm. Pięknie. Edward zdał, Mary, jeszcze Jane. Okej. Kurde, nie rzuciło mi się? Czegoś nie kliknęłaś może? Już. Nie zatwierdziłaś? Nie, zacięło mi się, wiesz? Na chwilkę. Wow! Edward i Jane, dostrzegacie, że ona, to jest moment, kiedy ona prawie, raczej ona ma ochotę się rozpłakać w tym momencie tak naprawdę. Jest wdzięczna, jest dziś ta śmierć ojca, może ona tego nie okazuje aż tak, no bo jest jakby wymagano od niej pewnych rzeczy przez całe lata, między innymi gdzieś nieokazywanie do końca wszystkich uczuć, emocji i tak dalej. W takich miejscach ma też swoją godność i tak dalej, ale no ona jest w momencie o krok od popłakania się i pociągnięcie rozmowy w jakiś niezręczny sposób mu po prostu może do tego doprowadzić. O. Ja bym chciała ją tak po prostu wspierająco, lekko ścisnąć za dłoń, tak po prostu tak, żeby widziała, że jakby ma wsparcie. Widzisz tylko, jak widzisz w sumie ty tylko, że przełyka taką gulę w gardle. Myślę, że Logan i Mary akurat patrzą w inne miejsce. No, dostrzegając chociażby szczępki tego, że ona się w jakiś sposób jest poruszona. Nawet nie zagłębiając, nie patrząc głębiej, po prostu no, trochę reaguje, no tak jak się wtedy, mi się wydaje, reagowało, czyli no trzeba dać jej przestrzeń, no bo jakby przy nas to nie za bardzo. No, słuchaj, możesz na nas liczyć, a teraz nie będziemy ci już chyba zajmować czasu. Jak tylko byś czegoś potrzebowała więcej, to oczywiście wiesz, gdzie nas znaleźć. I tak jakby zaczynam się zbierać, tak, do wyjścia. Mhm, oczywiście. I już myślę, że koło godziny 20. Edwardzie i ogólnie ci, którzy mieszkają przy Uniwersytecie Cambridge, to macie jakoś 2 godziny drogi, niecałe może, ale zanim się wyrwiecie z Londynu i potem jeszcze do miasta, znaczy do sąsiedniego miasta, zajmie to czas. Także chciałbym tylko teraz się dowiedzieć, czy wszyscy będziecie wychodzić, czy jeszcze coś chcecie tutaj zdziałać? Ja w sumie tylko jakby tak ściskając jej dłoń powiem, że wszystko sprawdzimy, że możesz na nas liczyć. Zrobimy to po prostu, chcemy to zrobić dokładnie, nie po łebkach. Po łebkach był robiony tamten raport, a nie pozwolę na jego powtórkę. No ci z wdzięcznością tylko dziękuję bardzo za twoją pomoc. Oczywiście. Gdzieś pociąga nawet lekko nosem. Myślę, że w tym momencie żegna się z tobą nie do końca tak, jakbyś tego oczekiwała, tylko po prostu cię obejmuje i przytula się. Znaczy ja to mogę i właśnie nawet jak mnie przytula, to szepnę tylko, że jesteście dla mnie jak rodzina. I też ją po prostu przytulam. Mhm. Widzicie, że pani... Myślę, że też jak wyjdziemy wszyscy, to też bym zahaczył do reszty jedną rzecz. Okej, to zróbmy teraz tak. Ja jeszcze przed wyjściem będę chciał coś zrobić. Dobra, to się powoli spotkanie się kończy, z koło godziny 20, po 20, więc gdy wyjdziecie, wybije 21. Ale zaczynacie się powoli... Podróż, to na pewno będę chciał łazienkę zahaczyć, a tak naprawdę będę chciał porozmawiać albo z Lili, albo z Arturem. Mhm. Okej. Jak najbardziej. Edward, twardzie oddalasz się od reszty, wymawiając się łazienką. I po drodze gdzieś, myślę, spotykasz Artura, który, czyli starszego kamerdynera, który z na takiej srebrnej tacce niesie 4 koperty. O, Arturze, jak Dobry cię widzę... wieczór panu. Dobry wieczór. Proszę. Jak się trzymacie? Dajemy sobie radę. Najgorzej oczywiście jest z panienką, natomiast cóż, wszystkimi nami wstrząsnęło to, co się wydarzyło i mimo, że staramy się nie okazywać smutku i sprawiać, żeby panience było jak najlżej, to cóż, no, nie jest łatwo, ale dajemy sobie radę. Wszyscy oczywiście. Tutaj to zaufane osoby i jest dobrze, staramy się. Myślę, że Izabela nie zawsze może chcieć mówić nawet nam, jakby czegoś potrzebowała, więc gdybyś coś takiego dostrzegł, to daj mi znać. Ja wiem, że jestem daleko, ale w razie czego mogę na trochę dłużej wrócić do Londynu. A tymczasem mam do ciebie takie pytanie, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Długo pracujesz dla rodziny Campbelli, prawda? Dla samej rodziny... Trochę się zamyślił się na moment. De facto pracowałem dla państwa Scott. Natomiast gdy w rodzinę wrzenił się, chyba tak będzie poprawna forma, wrzenił się pan Jacob, no to jemu również... A w sumie jak dawno to było? Że nie mogę spytać. Pan Jacob z matką panienki Izabel wzięli ślub w 1901 roku na wiosnę. To był maj, bardzo ładny dzień. Ciężko piękniejszy, żeby uczcić takie wydarzenie. Wcześniej jakiś trochę ponad, no myślę, że koło rok, pan Jacob przychodził często do panienki Sophie, teraz później już pani Sophie, a ja cóż, rodzinie służę od 1895 roku. Rozumiem, no. Robisz świetną robotę, przyjacielu. Miło mi to Nie ma pewnie słyszeć. Nikogo, kto z panem Jacobem wcześniej służył. Nie wiesz pewnie o nikim. Takim. Pan Jacob nie nawykł do służby. Było to widać, gdy tu się wprowadził. Natomiast szybko przywykł. Też jego sposób, w jaki nagradzał nas za pomaganie. Znaczy, było to widać, że nie nawykł do służby. Bardzo często, gdy na przykład kończył posiłek, odnosił sztućce i talerzy do kuchni, czego ludzie na tyle majętni raczej nie robią. Niestety nic więcej nie wiem. Jasne, już nie zawracam głowy. Idę do łazienki, wybacz proszę. I dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Proszę bardzo. I jeszcze przed wejściem zostają wam wręczone koperty. W każdej są fundusze na badania, na prowadzenie śledztwa, czyli to jest około po 100 funtów, żeby było na to mumia party i potencjalnie na jakieś wydatki. Możesz sobie zapisać, że macie tam w ekwipunku dodatkowe 100 funtów do wydania. Oraz jest list polecający do muzeum, który Izabel szybko przed waszym wyjściem napisała eleganckim pismem i podpisem. Jest krótka notka po prostu, że okaziciele w postaci Jane Brown, Logana Norrisa, Mary Ann oraz Sir Edwarda są jakby przedstawicielami, działają w imieniu rodziny Campbell. Proszę udzielić, udzielane są pełnomocnictwa i taką notkę gdzieś dała z podpisem, który najprawdopodobniej, jeśli ktoś go podważy, no to inaczej, nawet u notariusza by przeszedł najprawdopodobniej taki dokument. Przekazuję wam takie pismo w kopercie, myślę, przekazuję w jednej wersji. Myślę, że jest to Jane albo Logan, którzy są w tym miejscu. Myślę, że Jane przy tym pożegnaniu gdzieś to wyszłoby naturalnie w miarę. Czy jeszcze będziecie chcieli coś zrobić przed wyjściem? Przed wyjściem nie. Okej. Znaczy ja nie. Dobrze. W takim razie opuszczacie posiadłość. Wybija godzina 21. Loganie, chciałeś o coś zapytać resztę. W tym momencie zeszliście po schodach i jeszcze jesteście w grupce. Myślę, że udajecie się w kierunku twojego auta gdzieś razem. Mogliście nawet zaproponować podwiezienie w jakiś sposób czy coś reszcie, natomiast gdzieś tam jesteście w kupce przed domem na osobności. Proszę, scena wasza. Mikrofon. Tak. Nie chciałem przy Izabeli wspominać, ale jak wspomnieliście o tym cmentarzu, przypomniało mi się, to jest strasznie podejrzane z tym, co napisał w dzienniku o tych śmierciach tych osób. Myślicie, że mógł płacić, bo myślał, że jego też to może spotkać? W sensie, że opłacił sobie miejsce na cmentarzu, ponieważ bał się śmierci? Skoro dwóch asystentów spotkał nagły los... Tak naprawdę o reszcie członków wyprawy też już nie było tam wspomniane. Dokładnie. Nie wiadomo, co się z nimi stało po drodze. Nie zrozumcie mnie źle. Jacob był mi przyjacielem i to bardzo bliskim. Znalazłem w nim bratnią duszę. No, jestem takim człowiekiem, że nie jest to łatwe, powiedzmy w ten sposób, ale zastanawiam się, dlatego też pytałem o to Izabelę, kiedy zaczął pomagać innym, bo mam jakieś takie przeczucie, że mogło to się stać po wydarzeniach w Egipcie i była to jakaś forma, nie wiem, pokuty? Znaczy, możliwe. To było po wydarzeniach w Egipcie, ponieważ one miały miejsce zanim się ożenił z jej matką. Nie, to ja rozumiem, tylko bardziej chodzi mi o kwestię, wiesz, no, sposobu bycia, Jane, wiesz o co chodzi? To idziemy do najlepszego miejsca, ponieważ jeżeli ta cała wyprawa miała coś wspólnego z fundacją tego Younga, tak? Dobrze pamiętam? Thomasa Younga, tak, to możemy... To tam znajdziemy osoby, które może znały go zanim ożenił się. No właśnie tutaj jest taki problem, że rozmawiałem z Arturem i Jacob nie za bardzo lubił, w sensie lubił to złe określenie, nie korzystał z usług służby, więc i tego typu rzeczy, więc nie wiem, czy znajdziemy kogokolwiek, kto z nim w taki sposób współpracował. Chyba, że rzeczywiście ktoś z tej wyprawy przeżył po prostu, bo... Albo znajdziemy jakiegoś zapiski. Chyba, że spotkamy kogoś, kto z nim współpracował jeszcze przed. Właśnie chodzi. Proszę, mów. Czy tak, jeżeli dobrze cię, Edward, rozumiem, chcesz powiedzieć, że pewne wydarzenia, które miały miejsce w Egipcie, doprowadziły do tego, jak zaczął funkcjonować pan Jacob? Trochę się tego obawiam. Ja wiem, że on to robił ze szczerym sercem mimo wszystko, ale i nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek ma związek z tym, co się teraz działo, tak? To, że zmarł w ogóle, ale trochę mnie to niepokoi. Przepraszam, Edwardzie, ale... Wybacz, ale dlaczego cię obawia się tego, że to miało wpływ na to, jakim był człowiekiem. Jakby nasze wydarzenia, nasze przeżycia kształtują nas samych. Może jeżeli wybrał się na taką wyprawę, nie bez powodu, jeżeli coś takiego strasznego spotkało ich, jego właściwie na tej wyprawie, to wcale nie dziwne, że nie wracał wspomnieniami do niej i nie opowiadał córce, czy nie wiadomo, czy nie mówił żonie. Córce nie opowiadał, ponieważ na tej wyprawie prawdopodobnie zginęło wiele osób. Może nie chciał po prostu wracać wspomnieniami do tego. Więc on nie ukrywał przed córką zapewne swoich podróży, tylko po prostu było mu smutno. I tak samo nie, Jane. To nie jest nic złego, że zmienił swoje postępowanie na bycie wspaniałym człowiekiem. Nie, Jane, nie mówię tutaj o ukrywaniu, jakby nie, to jak najbardziej, to nawet sam powiedziałem, że prawdopodobnie nie chciał do tego wracać z racji na to, co tam go spotkało, ale tak jak mówię, no obawiam się trochę, że to, że zaczął pomagać innym. Zwróć uwagę na to, że w dzisiejszych czasach ciężko o tak dobrych ludzi, którzy po prostu z czystego serca pomagają innym. I jak bardzo dzisiejszo brzmiałoby, że stało się coś, czego on, nie mówię, że był, ale czuł się winny i zaczął działać. A może po prostu był wdzięczny za to, że przeżył? Oby. Tylko przedstawiamy hipotezę. Tak, oczywiście. Tak. Właściwie to, o czym mówisz, Edward, to też słyszeliśmy na przyjęciu. Bardzo dużo tam zamożnych ludzi mówiło o tym, że dla nich taka rozrzutność Jacoba była dla nich czymś dziwnym, nienaturalnym niemalże. Dlatego jakby, w sensie, ja dalej mówię, że znałem Jacoba i nie sądzę, był inny i robił to z czystego serca i to wiem, ale gdzieś to we mnie siedzi, tak? Ja cię rozumiem, ja tylko jakby zwracam uwagę na to, że użyłeś słowa że przykro ci, albo że masz nadzieję, że tak nie jest. A to, że nawet jeżeli by zmienił swoje postępowanie po tych wydarzeniach, to nie znaczy, że to jest coś złego. Po prostu o to mi chodzi. Bo... Zastanawiam się po prostu, co odkrył. Może po prostu trzymajmy się tego, że był wdzięczny za życie, bo faktycznie najwyraźniej wychodzi na to, że to nie było takie oczywiste, by przeżyć tę ekspedycję. Dowiemy się, mam nadzieję, jutro, dlaczego niektórzy nie przeżyli. Ciszę. Wasza rozmowa odbywa się w ciszy. Znaczy ciszy, szepcząc, ta rozmowa jest dyskretna. I... to wszystko. Myślę, że dochodzicie do takiej niewielkiej uliczki, która odchodzi w bok w międzyczasie i to wszystko przerywa odgłos spadającej z kosza pokrywy na śmieci. Taki głuchy brzdęk, który rozbrzmiewa w tej wieczornej, może nie ciszy, ale w tym wieczornym, dość delikatnych dźwiękach, rozrywająco wręcz. Co robicie? Patrzę się tam. Tak. Też tak szybkie zerknięcie, jednocześnie sprawdzając, czy mam broń. Tak, ręka na broń. I widzicie kocie ślepia, które odbijają światło, ale po tym dźwięku, gdy wy zerkacie na nie, one są pierwotnie dość wysoko jak na kota, ale one w pewnym momencie podnoszą się na wysokość grubo ponad metra i w tym cieniu znikają wam z pola widzenia, jakby rozpływając się w mroku. I poprosiłbym od was o rzut kością K3 i tyle punktów poczytalności traciliście. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą sesję. D6 na pół? D6 na 3, tak. D6 na pół albo D3, można customowo wpisać slash roll D3 i też wam rzuci. O kurde! Gratulacje, Mary i Jane. Zgarnęłyście wszystkie, które mogłyście. No wiadomo, tak, bo my jesteśmy wrażliwe. Tak. Myślę, że... Czyli co, 3 punkty, bye bye. Tak, ale to są te dzienne. Te dzienne to są, także... Dzienne. I... A czyli Nie, no to jakby w sensie chodzi o to, że nie że 3 punkty tylko straciłaś, że nie popierdzielicie. Jeszcze. Ale nie, chodzi mi o to, bo tu jest wartość poczytalna. Zaraz to obgadamy. Natomiast... To co będziemy rzucać na poczytalność jeszcze? Za chwilę. Zróbmy teraz tak. Dokończę tylko opis, podsumuję sesję i mechanikę mówimy sobie już na off. Ta istota znika wam. Czy ktoś próbował ją gonić? Tak, nie weszło mi, jakby straciłam sporo poczytalności, więc strzelam, że pobiegłam tam na kierunku wyciągniętą bronią. Wbiegasz. Ja też w takim razie, jak widzę, że Jane też wchodzi, to ja tutaj... Wbiegasz w tą alejkę, gdzieś dostrzegasz jakąś sylwetkę, ale ona ci kompletnie ginie w cieniach. Nie jesteś w stanie, bo to stworzenie porusza się z iście kocią, gracją i szybkością. Dosłownie rozpływa się w twoich oczach i znika ci gdzieś. Dostrzegasz, że... faktycznie pokrywa z kosza została zrzucona i gdy próbujecie się jeszcze rozglądać po okolicy, nie dostrzegacie nic nadzwyczajnego. I myślę, że tym aspektem faktycznie zakończymy już dzisiejszą sesję. Bardzo wszystkim dziękuję za odgrywanie, rozrywkę i fajną zabawę i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję. Dzięki. Bye bye. Dzięki. Niech macki będą z wami.